Witam, witam wszystkich w Click Meetingu na Facebooku. Dzisiejszy webinar poświęcimy w całości tematowi CV, bo myślę, że z Anią bardzo mocno wierzymy w to, że każdy młody człowiek ze szkoły powinien wyjść uzbrojony w taką wiedzę, jak takie skuteczne, efektywne pierwsze CV napisać, jak się odnaleźć w tych pierwszych procesach rekrutacyjnych i chcemy dostarczyć Wam takich ciekawych, angażujących materiałów, ale też wiedzy o tym, jak takie zajęcia przeprowadzić, żebyście też byli przygotowani na różne pytania swoich uczniów. Ja się nazywam Klaudia Stano i na co dzień współtworzę mapę karier, a ten webinar współprowadzi ze mną Ania Rduch, doradczyni zawodowa, która, no mogę też powiedzieć, jest inicjatorką tak naprawdę tego tematu w mapie karier. Pewnie prędzej czy później byśmy doszli do CV, ale Ania tak też proaktywnie się z nami skontaktowała, zaproponowała fajny szablon zajęć, który następnie razem dopracowaliśmy, przetestowaliśmy i powstało z tego coś na tyle fajnego, że postanowiłyśmy zrobić z tego webinar, zaprosić Was na to dzisiejsze wydarzenie. Także dzięki, że jesteście. A Ania, przedstaw się naszej widowni. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że tworzymy dzisiaj to spotkanie i spotykamy się w tak licznym gronie. Jeszcze raz, ja nazywam się Ania Rduch, jestem doradcą zawodowym, coachem, trenerem. Tworzę bloga, tworzę materiały szkoleniowe dla doradców. Wprawdzie nie jestem nauczycielką i nie jestem doradcą zawodowym w szkole ponadpodstawowej, ale mam kontakt i długo pracowałam z osobami młodymi, które wchodziły na rynek pracy, które nie miały doświadczenia i które były troszeczkę pogubione w tym świecie rynku pracy. Obecnie pracuję ze studentami i osobami dorosłymi. A dlaczego tu jestem? No, pierwszy powód podała Klaudia, czyli razem z Klaudią stworzyłyśmy ten scenariusz, o którym chcemy porozmawiać. Dwa, no, temat CV jest mi znany i to taki mój chleb powszedni, a po trzecie uwielbiam mapę karier i fundację, więc zawsze korzystam z ich wiedzy merytorycznej i materiałów, także dlatego tu jestem. Dzięki. No dobrze, to ja właśnie na początku, zanim jeszcze podam kilka takich informacyjnych organizacji, organizacyjnych informacji i przejdziemy do meritum, to chciałabym Wam powiedzieć, co nas dzisiaj czeka, jakie są cele tego webinaru, z czym chcemy, żebyście z niego wyszli i dlaczego warto tutaj z nami zostać, myślę, do końca. Bo po pierwsze właśnie dostaniecie taki gotowy materiał, gotowy scenariusz, nawet dwóch zajęć, które możecie przeprowadzić z uczniami. Więc te wszystkie materiały będą i one też zostały przetestowane przez nas kilkukrotnie, spotkały się z uznaniem, więc to jest, można powiedzieć, ta pierwsza ikonka. Ta druga ikonka oznacza to, że dostaniecie od nas po prostu dosyć dużo wiedzy, więc to nie będą tylko takie suche materiały, ale chcemy naprawdę rozwiać różne Wasze wątpliwości. Zebrałyśmy w jednym miejscu taką pigułkę wiedzy, więc to jest nasz drugi cel, a naszym trzecim celem jest to, żeby ten webinar był możliwością wymiany opinii, refleksji, doświadczeń. Pod koniec będzie też taka sesja Q&A, także jeśli macie jakieś pytania, to od razu mogę powiedzieć, że na czacie można je oznaczać znakiem zapytania i one nam wpadną do tego worka pytań, na które będziemy odpowiadać pod koniec. I, no ale zachęcam cały czas do aktywności na czacie, także to są takie nasze trzy główne cele, a w kwestiach organizacyjnych, żeby już je poruszyć na początku, a później skupić się tylko na tych ciekawych, merytorycznych sprawach, no to standardowo zaplanowałyśmy to spotkanie na około 90 minut, na około 90 minut, pod koniec sesja pytań i odpowiedzi. Wszystkie materiały, jakby wszystko to, co dzisiaj zobaczycie, będzie dostępne już od jutra rana w mapie karier, czyli to będzie taki kompletny pomysł na lekcję, również wpis na bloga, to wszystko dzisiaj pokażemy. Nagranie będzie dostępne za kilka dni, już ktoś o to na czacie pytał, także jak najbardziej wszystkie nasze webinary, również przeszłe, znajdziecie właśnie na tym kanale. Otrzymacie też maila. Wszystkie osoby zarejestrowane w Click Meetingu otrzymają maila z tymi informacjami, także nic nie zginie. No i też nie wystawiamy zaświadczeń za udział w webinarze.
I jeszcze bardzo chciałam podziękować naszemu partnerowi technologicznemu ClickMeeting, dzięki któremu tutaj się właśnie spotykamy na tej platformie i możemy dzielić się wiedzą. No dobra, no to chyba przejdźmy w takim razie do rzeczy. Będziemy tutaj tak z Anią się dzielić różnymi tematami, także zacznę ja, później przekażę głos Ani i tak będziemy się zmieniać. Zaczniemy od właśnie tego pomysłu na lekcję, ale już na etapie omawiania go chcemy wam dosyć dużo tej wiedzy przekazać, bo oczywiście to jest też ta wiedza, którą będziecie przekazywać uczniom, młodym ludziom. Także pomysł na lekcję nazywa się Pierwsze CV Twoich uczniów. Jest to scenariusz zajęć na 2x45 minut, czyli teoretycznie na 2 lekcje, ale już z naszego doświadczenia wynika, że temat też budzi wiele emocji i wiele refleksji u młodych ludzi. No i może to się też rozciągnąć nawet na 3 lekcje, szczególnie jeżeli klasa jest bardzo liczna i no, chcemy te tematy po prostu tak dogłębnie przerobić. Jakie są cele tych 2 zajęć? Przede wszystkim oczywiście stworzenie CV, ale tutaj bym chciała bardzo mocno podkreślić ten aspekt pod kątem wybranej oferty pracy, czyli nie tworzymy CV jako takiej sztuki dla sztuki, żeby mieć CV, żeby mieć uniwersalne CV, którego nie ma, o czym więcej powiemy później, ale tworzymy to CV w odpowiedzi na wybraną, na konkretną ofertę pracy. Poruszymy też taki temat, który mam wrażenie jeszcze nie jest bardzo popularny, to znaczy słowa kluczowe w dokumentach aplikacyjnych i też poznamy najczęstsze błędy przy tworzeniu CV, bo czasami łatwiej jest coś zrozumieć albo łatwiej jest coś przyswoić, jeżeli wyjdziemy od tych złych praktyk, które nam pokażą właśnie czego nie robić. I wydaje nam się, że ten pomysł na zajęcia, o którym za chwilę Wam powiemy, oczywiście też będziecie mogli to sami ocenić i przetestować na Waszych uczniach, on różni się tym, co powiedziałam wcześniej, czyli odpowiadamy na konkretną ofertę pracy. Większość scenariuszy zajęć dostępnych w internecie polega na tym, że tworzymy CV dla siebie, ale ono jest takie bardzo abstrakcyjne, bo ono jest, teoretycznie ma być takie uniwersalne. Natomiast to raczej nie jest dobra droga i właśnie przez to, że często być może na zajęciach w szkole tworzy się tylko takie uniwersalne CV, no to później ludzie wysyłają jedno CV w 100 miejsc i właśnie dziwią się, że nikt nie odpowiada, ale no ono nie jest spersonalizowane, nie jest dopasowane, to jest jedno. Też wydaje nam się, że wyróżnia się ten pomysł na lekcję tym, że cała klasa będzie pracowała na jednym case'ie, na case'ie dziewczyny, która ze swoim życiorysem, tak? Czyli nie pracujemy na własnych doświadczeniach, ale na doświadczeniach jakiejś jednej fikcyjnej osoby, czyli mamy tę przestrzeń do dyskusji, bo jeżeli każdy się odnosi tylko do własnych doświadczeń, no to czasami ciężko jest znaleźć wspólny mianownik, więc myślę, że dlatego warto przynajmniej spróbować to zrealizować. No i też jest dosyć dużo materiałów takich dodatkowych, które po prostu ułatwią prowadzenie lekcji i sprawią, że ona będzie, myślę, taka ciekawsza, taka bardziej angażująca. Przynajmniej tak się okazało w testach w szkołach ponadpodstawowych. Z takich może bardziej formalnych rzeczy te scenariusze realizują treści z rozporządzenia o doradztwie zawodowym, ale również z podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości. Pewnie też są dobrym pomysłem na jakąś godzinę wychowawczą. No, to jest taki temat, który można, myślę, kilkukrotnie z różnych stron podejmować. A ważne jest to, że w tym, co Wam zaproponujemy, nie skupiamy się tylko też na samym CV, ale też na takiej całej jego otoczce. Co ja rozumiem przez otoczkę? Jakby CV to jest tylko dokument, ale potem trzeba go wysłać mailem, trzeba umieć ładnie tego maila sformułować, trzeba umieć ładnie zrobić załącznik, trzeba jakby CV to jest tylko jeden element, a dookoła jest całkiem dużo rzeczy, o których też Wam powiemy i które są równie ważne i których jeżeli ich nie zrobimy dobrze, no to nawet dobre CV może nas wykluczyć z jakiegoś procesu rekrutacyjnego. No dobra, no to tyle tytułem wstępu do tego scenariusza. Teraz sobie przejdziemy przez niego krok po kroku. Ja Wam pokażę, co jakby zaplanowaliśmy na pierwszą lekcję z tych 2, a Ania omówi ten drugi scenariusz. Więc tak jak powiedziałam, mamy cała klasa będzie pracować nad jednym case'em. Na początku takie w ogóle wprowadzenie do tematu.
To jest taka króciutka historyjka, w której poznajemy Anię. Anię, która ma 18 lat, niedawno napisała maturę, ukończyła klasę maturalną, nie jest jeszcze pewna, co będzie robić po wakacjach, ma różne pomysły, może pójdzie na studia, może do szkoły policjalnej, może sobie zrobi gap year, może podejmie stałą pracę. W tym momencie Ania wie, że szuka swojej pierwszej pracy na okres wakacji i znalazła dwie oferty, które ją zainteresowały. Nie posiada jednak CV, a w każdej z tych dwóch ofert ten dokument jest wymagany. Czyli to jest takie tło naszej historii, to czego uczniowie dowiadują się na samym początku. I teraz zadaniem uczniów będzie pomoc Ani w przygotowaniu CV na jedno z dwóch stanowisk pracy. I jak już wprowadzimy uczniów w tę krótką historię, ona jeszcze nie ma szczegółów, ale te szczegóły będą się stopniowo za chwilkę pojawiać i ja też Wam je będę odkrywać. Można podzielić uczniów na takie dwójki, trójki. I w tych dwójkach, trójkach uczniowie mogą pracować przez te kolejne dwie lekcje, bo chodzi o to, żeby właśnie w tych małych grupach decydowali o różnych rzeczach, które potem będziemy omawiać na forum klasy. I jak już utworzymy te grupy uczniów, to każdej z tych grup możemy rozdać właśnie te dwa ogłoszenia o pracę, które zainteresowały Anię. Możemy to zrobić w formie, jakby rozdać te ogłoszenia w formie papierowej. Ja sobie je wydrukowałam, to jest właśnie część tych materiałów, które dostaniecie. No, będziecie mogli też podać linki, to oczywiście zależy od Was. I jak wyglądają te ogłoszenia o pracę? One są tutaj oczywiście dosyć małą czcionką, więc ja sobie pozwolę przybliżyć. Jedno z tych ogłoszeń jest na animatora do sali zabaw. Nie będę oczywiście tutaj czytać, też nie chcę, żebyście Wy się teraz wczytywali w to ogłoszenie, bo to nie jest aż tak ważne, ale ważne jest to, że to ogłoszenie jest dosyć szczegółowe, jest w nim napisane właśnie, jakie są wymagania, jakie są zadania, jak się skontaktować, gdzie jest ten pracodawca i tak dalej. Więc to jest jedno z tych ogłoszeń o pracę, z którym zapoznają się uczniowie. Jest też drugie, o nieco, może nawet bardzo innym charakterze, o oferta pracy na magazyniera, magazynierkę. I to wszystko mogą być dla Ani takie prace wakacyjne. I te ogłoszenia, one się trochę różnią strukturą i to jest też to, co uczniowie zauważyli podczas tych testowych lekcji. To znaczy, że na przykład w jednym ogłoszeniu były widełki wynagrodzeń, w innym nie było. To, co warto wiedzieć z Waszego punktu widzenia, to są oczywiście tak jakby fikcyjne oferty, ale stworzyliśmy je bazując na prawdziwych ofertach, na prawdziwych ogłoszeniach właśnie na te stanowiska, więc one są jakąś taką hybrydą. No, oczywiście ma tutaj spełniać to wszystko jakieś cele edukacyjne. Także te nasze 2-3 osobowe grupy zapoznają się z tymi dwoma ogłoszeniami o pracę. Być może można ich poprosić o podkreślenie jakichś najważniejszych informacji. I jak już to zrobimy, to ja teraz wrócę na chwilkę do tej prezentacji. No to zobaczcie, że jeszcze tak naprawdę za bardzo nie można ruszyć, bo my nic nie wiemy o Ani. No więc oczywiście ciężko będzie przygotować dla niej CV, jeżeli my znamy o niej tylko tą bardzo krótką historię. Także w kolejnym kroku możemy podać uczniom więcej informacji na temat Ani. I teraz zastanawiałyśmy się w sumie, w jaki sposób najlepiej to zrobić, bo najpierw była taka koncepcja, że może taka rozsypanka z różnych kompetencji Ani i z tej rozsypanki będzie można właśnie stworzyć CV pod kątem wybranej oferty pracy. Ale ostatecznie stanęło na takiej tabeli i ona też, i ona wygląda w ten sposób, to jest, też ją tutaj przybliżę. Mam nadzieję, że dobrze widać. Przynajmniej te nagłówki. Więc zobaczcie, to jest taka tabela z informacjami o Ani. Ta tabela ma 3 strony. W tej tabeli, w pierwszej kolumnie, znajdują się różne informacje dotyczące naszej Ani. Różne kompetencje, różne informacje kontaktowe, co ona robiła w życiu, jakieś takie doświadczenie zawodowe. Także, no widzicie, całkiem tego jest sporo. Nawet są to tylko 3 strony, bo w pierwszym etapie miałyśmy 5 stron tych informacji, ale to było dla uczniów trochę za dużo.
I teraz, dlaczego to jest wszystko, dlaczego tu jest tyle załączników i dlaczego to jest wszystko jakby w taki sposób skonstruowane? No jakoś, żeby uporządkować te informacje i żeby teraz uczniowie, patrząc na te informacje o Ani, mogli podjąć decyzję, czy dana informacja powinna się znaleźć w CV, które ona wyśle na stanowisko animatorki do sali zabaw, albo na stanowisko magazynierki w sklepie outdoorowym. I ta tabela służy takiemu uporządkowaniu, nie wiem, myśli, wiedzy. Rozdajemy ją każdej grupie, tej dwu-, trzyosobowej. I zadaniem uczniów jest po prostu uzupełnienie tej tabeli. I no, moim zdaniem tak naprawdę uzupełnianie tej tabeli to jest tak naprawdę clue tej pierwszej lekcji, bo to rozwija nam taką umiejętność selekcji informacji. I zauważcie, że przy każdym wierszu uczniowie muszą się zastanowić, no dobrze, czyli na przykład, nie wiem, karta pływacka, to, że mam kartę pływacką, czy powinnam to wpisać, czy powinienem to wpisać, jeżeli chcę aplikować na animatora, albo czy powinienem to wpisać, jeżeli chcę aplikować na magazyniera. I tak jest z dosłownie każdą informacją, która tutaj się znajduje. Jak widzicie, Ania też ma różne doświadczenia takie szkolne, prowadziła spółdzielnię uczniowską, ale była też drużynowym w Związku Harcerstwa Polskiego. Także za każdym razem uczniowie mają podjąć tę decyzję. No ale ta tabela, jakby to nie zajmuje tak bardzo dużo czasu, żeby to wypełnić, więc może jeszcze wrócę do tego, jak ten załącznik wygląda. I tutaj na tą pracę w grupie możemy dać, nie wiem, z 10 minut. No i tutaj po prostu są fajne dyskusje, nawet słychać, jak grupy pracują, jakie mają, nie wiem, pytania. I teraz oczywiście, żeby tę tabelę wypełnić dobrze, trzeba mieć przed sobą te dwa ogłoszenia o pracę, żeby po prostu zdecydować, czy dana informacja jest ważna. Także tak wygląda ta tabela. I gdy już uczniowie tę tabelę wypełnią, porozmawiają sobie w swoich grupach o tym, co jest ważne, co jest nieważne, albo gdzie mają wątpliwości, albo gdzie to zależy, no to fajnie jest oczywiście o tym w klasie porozmawiać. I znowu, no to jest właśnie ta dyskusja i praca z tą tabelą, mimo że jeszcze w ogóle nie tworzymy tak teoretycznie nie tworzymy żadnego CV, bo nie mamy żadnego szablonu przed sobą, to jest tak naprawdę sens tej lekcji. Więc warto porozmawiać, które informacje według uczniów powinny się znaleźć w jednym i w drugim CV, a które w żadnym. Czyli które z tych informacji to są takie must have, praktycznie niezależnie od tego, dokąd się ubiegamy o pracę. Warto zadać pytanie, które informacje właśnie dodamy do CV na stanowisko animatora, ale nie na stanowisko magazyniera i odwrotnie. Czyli tutaj uczniowie uczą się tego, że no właśnie, nie ma tego uniwersalnego CV i że każdą informację trzeba dopasować do danego pracodawcy. Więc to jest taki drugi punkt do refleksji. A trzeci punkt do refleksji to są wątpliwości, bo te wątpliwości będą i one powinny być i chyba nie ma jednego stuprocentowo poprawnego rozwiązania tej tabeli, bo oczywiście tworzenie CV to nie jest taka czarno-biała kwestia i o tych wątpliwościach warto sobie porozmawiać. Co może być wątpliwością? Na przykład wiek. I tutaj warto właśnie powiedzieć o tym, że no jak ktoś jest pełnoletni, to już tego wieku nie musi wpisywać, ale jeżeli na przykład dopiero skończył 18 lat, no to może warto, może będzie chciał. Tak? I są takie kwestie, w których nie ma nawet zgodności rekruterów co do tego, czy one się powinny pojawiać, czy nie. To jest taka kwestia uznaniowa, ale można powiedzieć, od czego to wszystko zależy. I żeby tutaj też Wam pomóc w prowadzeniu tej lekcji, to przygotowaliśmy taką wypełnioną tabelę, tylko i to jest takie przykładowe rozwiązanie, więc zobaczcie, że to, co Wam teraz wyświetlam, to jest ta sama tabela, tylko macie tutaj takie przykładowe odpowiedzi. I tak jak mówię, no one, jakby nie każdy musi się z nimi zgadzać w 100%, ale no, generalnie pokazują jakiś taki kierunek albo właśnie o czym możecie porozmawiać. Także
o na przykład data urodzenia, tak? Nie zalecamy wpisywania i tak dalej, i tak dalej, w jakich sytuacjach to zależy. Także to jest taki materiał pomocniczy dla Was, który mam nadzieję się przyda i to też oczywiście będzie w materiałach. Także z tą kartą pływacką, no to na przykład to zależy, tak? Albo niektóre informacje warto doprecyzować. Także no tutaj są właśnie te szczegóły. I no, co jest tak naprawdę celem tej całej zabawy, która może się wydawać taka dosyć skomplikowana, ale tak naprawdę nie jest, bo uczniowie sobie bardzo jakby dobrze z tymi kolejnymi etapami radzą. No najważniejsze jest po prostu zadanie sobie pytania, czy ta dana informacja z życiorysu Ani interesuje tego konkretnego pracodawcę, bo to musi być dla niego istotne, on szuka osoby o konkretnych kompetencjach i nie musi wiedzieć po prostu wszystkiego o Ani, co ona robiła od początku do końca, ale musi wiedzieć, czy to będzie dla niego użyteczne i czy to jest ta osoba, której on szuka. I dopiero gdy będziemy mieć jasność co do tej tabeli, może to za dużo powiedziane, bo tak jak mówiłam, tam to nie jest czarno-białe, ale jak uczniowie już postanowią, co chcą, jakie informacje chcą tam zawrzeć w CV, a jakich nie chcą zawrzeć, to dopiero to jest ten moment, kiedy oni przystępują do robienia CV dla Ani i tutaj też udostępniamy Wam taki przykładowy szablon. On jest bardzo prosty, i dopiero tutaj uczniowie wpisują te informacje, które wyłuskali z tej tabeli. To, co jest właśnie ważne, jeszcze na tej lekcji nie uzupełniają podsumowania zawodowego, bo to będzie część tej drugiej lekcji. W tej pierwszej zależy nam na selekcji informacji i na tym, żeby ten szablon, który widzicie tutaj, żeby on był po prostu wypełniony estetycznie, więc tutaj warto zwrócić na to uczniom uwagę, żeby w jakiś uporządkowany sposób wpisali te informacje. Natomiast to jakby sprawdzanie tego i dopracowywanie tego CV, to jest element już drugiej lekcji i właśnie wydaje mi się, że można skończyć lekcję o CV tutaj, na zrobieniu tego CV, później uczniowie mogą zrobić jakąś taką galerię, właśnie spojrzeć na CV innych grup i zauważcie, że to są CV zawsze tej samej osoby, więc porównujemy jabłka do jabłek, a nie tak, że każdy tworzy swoje CV i porównujemy jabłka do gruszek, do śliwek, tylko wszyscy robią dla Anny. I można znowu sobie porozmawiać o tym, jak to poszło. Wrócę do prezentacji, także znowu takie w ramach podsumowania lekcji, gdy już mamy tę galerię CV stworzonych przez różne grupy, no to można zobaczyć, w czym one są podobne, do których kwestii podobnie podeszły różne grupy. Do jakich różnie, czy te CV są czytelne, czy może jest tam za dużo informacji, albo trochę za mało. I również, a tutaj miało być coś innego, ale nie szkodzi. W każdym razie tak, no głównie te punkty, czy w czym są podobne, czym się różnią i takie w ogóle refleksje na temat tej przeprowadzonej lekcji, co uczniowie z tego wyciągnęli. No i ten temat będzie kontynuowany na drugiej lekcji, która tak jakby jeszcze, bo tutaj tworzymy CV, a na kolejnej będziemy je ulepszać. I oddam teraz głos Ani, bo już bardzo długo gadam i przejdziemy do omawiania tej drugiej lekcji. Obawiam się, że ja będę dłużej mówić. No właśnie, jakoś tak ekspresowo. Postaram się uwinąć. Druga lekcja, czyli moje pierwsze CV, jak je ulepszyć, nie jest odrębną lekcją, tylko kontynuacją tej pierwszej. Składa się z kilku kroków, ale zanim przejdę do omawiania kroków tej lekcji, powiem, że przyjęłam taki schemat. Najpierw w kilku słowach opowiem Wam, co powinniście zrobić, jak przeprowadzić lekcję, a potem przejdę do wiedzy, którą chciałabym Wam przekazać, żebyście czuli się trochę pewniej w tej tematyce. Druga lekcja zawiera takie elementy. Podsumowanie zawodowe, czyli kilka zdań o Tobie. Drugi krok to jak przechytrzyć algorytm i tutaj porozmawiamy z uczniami o ATS-ach i o słowach kluczowych w ofercie pracy i naszym CV.
Kolejny krok to mam już CV, ale jak napisać e-mail do pracodawcy? Ja sobie nie wyobrażam, że wysyłamy maila z samym załącznikiem bez treści, a takie również otrzymywałam, więc chciałabym na to uczulić. Kolejny krok to podsumowanie, taka checklista najczęstszych błędów i od razu zdradzę, że to stanowi temat też drugiej części naszego spotkania, więc o tych błędach troszeczkę porozmawiamy. Na koniec, z czym wychodzę z zajęć, ale to będzie już podsumowanie tych dwóch lekcji dla uczniów. No to lecimy z tematem. Pierwszy krok, podsumowanie zawodowe, czyli kilka zdań o tobie. Na tej części uczniowie, no co muszą zrobić? No przede wszystkim napisać podsumowanie zawodowe do CV Ani. Potrzebują do tego wszystkich materiałów z poprzednich zajęć. Uzupełnione CV na magazyniera i na animatorkę. Oferty pracy mogą być wydrukowane, możecie je mieć w formie elektronicznej. Również tabelę uzupełnioną o te informacje o Ani, które omawiała już Klaudia, i uczulamy uczniów, żeby to podsumowanie zawodowe zamieścić w szablonie CV. Najpierw piszemy je na brudno, żeby potem czystą wersję wpisać do CV. Fajnie też, żebyście wy podzielili się inspiracjami dotyczącymi podsumowań zawodowych, bo jest to trudne, ciężko się to pisze, ja wiem, czasami też sama mam z tym problem, jak doradzam moim studentom czy innym osobom, więc warto pokazać przykłady, ja też te przykłady za sekundkę wam pokażę i powiedzieć w kilku słowach, czym jest podsumowanie zawodowe. No a czym jest? Przede wszystkim jest to pigułka wiedzy najważniejszych informacji o nas. Informacji o nas, ale w kontekście oferty pracy, na którą aplikujemy. Pewnie to już wybrzmiało, że CV piszemy zawsze w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy, a nie robimy uniwersalnych CV. Ta pigułka wiedzy może mieć elementy dotyczące czego? Naszych kompetencji, certyfikatów, doświadczenia, stanowiska, na którym pracowaliśmy i tak jak mówię, to elementy, te najważniejsze z punktu widzenia oferty, wskazujące na to, że my jesteśmy takim super kandydatem na to stanowisko i to jest takie jedno, góra, dwa zdania o nas, taka prezentacja przed przeczytaniem całego CV. Piszemy najczęściej w pierwszej osobie, liczbie pojedynczej, aczkolwiek są też wersje z trzecią osobą i też nie jest to błędem. Możemy mieć inne sekcje nagłówkowe, nie musi to być tylko podsumowanie zawodowe. Tutaj macie przykład, mam nadzieję, że widać troszeczkę. Okay. Tutaj jest przykładowy, oczywiście całkiem zmyślony przykład CV, gdzie widzimy, proszę, dajcie mi sekundkę, pierwszy raz jestem na Click Meetingu. Możemy mieć takie sekcje jak nagłówek, który jest wskazaniem albo tego, czym się teraz zajmujemy, albo stanowiska, albo doświadczenia, w którym mamy najwięcej stanowiska, na którym mamy największe doświadczenie. Mogą to być tagi, czyli słowa kluczowe wskazujące nasze najważniejsze cechy z punktu widzenia oferty pracy albo kompetencje. Może to być profil zawodowy, czyli podsumowanie, o którym mówiłam, ale mogą być też osiągnięcia czy kluczowe kompetencje. I to możemy to stosować zamiennie, to do waszej tutaj wasze zdanie i wasz wybór, natomiast my chcemy się skupić tutaj u uczniach na profilu zawodowym i podsumowaniu zawodowym. Korzystam z ciągi, bo chcę widzieć, że powiedziałam wam rzeczywiście wszystko. Zaczynając pisanie podsumowania zawodowego, musimy się zastanowić, co to za oferta, kogo oni chcą, jaki kandydat jest takim idealnym kandydatem na to stanowisko i odpowiadając na te pytania tworzymy te dwa pierwsze zdania. Co to może być? Podaję przykład złego i idealnego, można powiedzieć, podsumowania zawodowego. Zacznijmy od złego. Są to ogólniki, są to wypunktowane cechy, są to informacje bardzo ogólne, nie wnoszące nic do naszego CV, bardzo oględne, no i tyle. Natomiast w tym podsumowaniu zawodowym, które jest bardziej idealne, wskazujemy konkrety. Odnosimy się do liczb, odnosimy się do nazw, na przykład certyfikatów, poziomu języka, albo do jakiegoś naszego osiągnięcia, albo tego, jak nasze kompetencje mogą wpłynąć na pracę w danej organizacji. Kolejnym przykładem, to już zaczerpnięty z interwiu,
mamy księgową, która wskazuje w dobrym przykładzie to, jak długie ma doświadczenie, w jakim programie pracowała, jak przyczyniła się do sukcesów firmy, w złym ogólniki. Więc tego unikamy. Warto w podsumowaniu zawodowym podkreślić, pogrubić takie najważniejsze informacje, głównie po to, żeby ułatwić sprawę rekruterom i żeby przyciągnąć jego uwagę na konkretne słowa. Na tym kończy się pierwszy etap pisania tej lekcji, pisania podsumowania i przechodzimy do przechytrzenia algorytmu, czyli drugiego kroku na naszych lekcjach. Słuchajcie, no co muszą zrobić uczniowie? Ich zadaniem jest odnaleźć słowa kluczowe w ofercie pracy. Możemy się umówić, że wybierają jedną ofertę i nad nią pracują i wybierają najważniejsze informacje, to co czują, że jest istotne z punktu widzenia oferty pracy. Mogą to być stwierdzenia, słowa, kluczowe frazy, które dotyczą konkretnego doświadczenia, stanowiska, nazwy umiejętności, nazwy cech czy zadań, które są podkreślane przez pracodawcę. Następnie po wyszukaniu i zaznaczeniu flamastrem, jakimś podkreślaczem na swojej ofercie tych słów kluczowych bądź fraz, sprawdzają pod tym kątem swoje CV, ten szablon napisany dla Ani i zastanawiają się, czy mają te słowa kluczowe w środku, czy nie. Jeśli nie, wplatają do niego te słowa kluczowe i sprawa załatwiona, na tym kończymy ten drugi krok naszej lekcji. No ale od początku, po co te słowa kluczowe, o co chodzi z tymi algorytmami i ATS-ami? No to tak, wiele firm podczas rekrutacji, no i w ogóle w swojej pracy, korzystają z oprogramowania. ATS, czyli Applicant Tracking System, jest to takie oprogramowanie, które ma pomóc działom HR w całym procesie rekrutacji. I tak czasami spotykam się z takimi artykułami, które mówią o tym, że trzeba napisać CV pod ATS, bo wtedy nas algorytm i oprogramowanie odrzuci i nikt więcej nie zobaczy mojego CV, bo nie wpisałam konkretnych słów kluczowych. No tak nie za bardzo to wygląda, bo oprogramowanie ATS jest to narzędzie dla rekruterów i stosowane jest po to, żeby pomóc im usprawnić i zorganizować pracę przy rekrutacji. No i wygląda to w ten sposób, że rusza rekrutacja, a taki rekruter czy pracodawca korzystający z oprogramowania, z tych ATS-ów, wyszukuje sobie na przykład po słowach kluczowych tą bazę CV po to, żeby może wyszczególnić takich kandydatów, którzy te dane kompetencje, umiejętności, cechy, doświadczenia posiadają i żeby troszeczkę wspomóc i przyspieszyć ten proces selekcji dokumentów. Jeżeli tych dokumentów jest mnóstwo, jest w setki, no to pewnie będzie tak, że część z tych CV, które nie posiadają tych słów kluczowych, zostaną odrzucone, bo rekruter nie będzie miał fizycznie czasu na to, żeby przeczytać wszystkie napływające dokumenty aplikacyjne. Natomiast często jest tak, że na rekrutacji nie zgłaszają się takie duże ilości osób, więc tutaj proszę nie straszyć nikogo ATS-ami i algorytmami, że nie mając słów kluczowych zaraz zostaną odrzuceni w rekrutacji. Rekruterzy przeczytają to CV, dotrą do tych odpowiednich kandydatów. Dobrze, dopasowanie słów kluczowych. Słowa kluczowe tak czy siak są ważne, bo przykuwają uwagę i wskazują na to, że rzeczywiście no mamy coś wspólnego z ofertą pracy, na którą aplikujemy. I tutaj jako ciekawostkę powiem, że można sprawdzić sobie dopasowanie takich słów kluczowych i chciałam Wam podać takie dwa narzędzia, one są bezpłatne. JobScan pierwszy, w którym bardzo prosto się posługujemy. Wrzucamy swoje CV, w drugim kroku będziemy kopiować ofertę pracy, treść oferty pracy, natomiast w trzecim kroku dostajemy już rezultat, wynik i taki raporcik, w którym tutaj to oprogramowanie nam pokazuje, czy pasujemy do danej oferty, czy te słowa kluczowe zostały zawarte, czy też nie, w jakim stopniu i mamy porady, jak nasze CV troszeczkę bardziej ulepszyć. Innym narzędziem jest Cultivated Culture, to są anglojęzyczne, ale tutaj od razu mówię,
proszę się tym nie przerażać. Ja na marginesie powiem, że wystarczy mieć wtyczkę do Chroma, który nam tłumaczy z automatu całą stronę internetową. Co jeszcze? Na przykład oglądając filmiki na YouTubie, tak się czasami zastanawiam, jeżeli nie macie, chcecie sobie poszukać nowych informacji, brakuje wam wiedzy na jakiś temat, a na polscy youtuberzy niekoniecznie poruszają te tematy, nie bójcie się i szukajcie takich informacji na anglojęzycznych i wtedy wrzućcie, włączcie sobie napisy i tłumaczenia automatyczne i pięknie wam przetłumaczy to, co pan, pani na YouTubie tam mówią. I możecie naprawdę w fajny sposób, przystępny, nie znając języka, swoją wiedzę pogłębić. Ale to tak na marginesie wam powiedziałam. A to jeszcze dodam, no to słuchajcie, to jeżeli mamy dokument cały w języku obcym, no to korzystamy Google Tłumacz, prawda, i tłumaczymy sobie. To tyle, jeżeli chodzi o te skanery. Ten Cultivate Culture działa w bardzo podobny sposób jak poprzednie JobScan. No i tyle w tym temacie. Trzeci krok to mam już napisane CV, ale chcę napisać maila do pracodawcy i zadaniem uczniów będzie skonstruowanie treści tego e-maila, ale nie tylko. Będziemy od nich wymagać też wskazania tytułu e-maila, całej treści, ale też nazwy załącznika. Wyobraźcie sobie, że jest rekrutacja, wy jesteście rekruterami i nagle spływa do was 50 CV, 50 załączników i każdy z tych załączników ma nazwę CV. No, znalezienie potem tego odpowiedniego to graniczy z cudem, więc albo ja będę na piechotę nazywała od początku załączniki, albo będę mieć takich kandydatów, którzy będą wiedzieli, jak ten załącznik prawidłowo podpisać, czyli imię, nazwisko, CV, no i to załatwia sprawę. Prosimy też uczniów, aby wskazali format, w jakim mają zamiar wysłać to CV, czy to będzie format PDF, czy .docx i tak dalej. Następnie nasi, tutaj warto, żebyście zerknęli na tą ofertę pracy i proszę tych uczniów też uczulić, że w ofercie pracy już pracodawcy zamieszczają pewne informacje o wymaganiach dotyczących wiadomości do pracodawcy i do tego zaraz przejdę. Następnie nasi uczniowie mają wymienić się e-mailami, tą treścią maili pomiędzy grupami i zapoznać się z tym, co napisała inna grupa, udzielić sobie informacji zwrotnej. Na koniec na forum omawiamy wszelkie wnioski dotyczące tego CV. Ale tak z naszej strony, co z tym mailem? Wyobraźcie sobie, że pracujecie w biurze, przyjmujecie CV na jakieś stanowisko i nagle ktoś puka do drzwi, otwiera, bez słowa wchodzi, kładzie wam CV na biurko i wychodzi zamykając drzwi. To jest dokładnie tak samo, jak ktoś wysyła maila bez żadnej treści, z samym załącznikiem. I miałam takie sytuacje i słuchajcie, ja się tak zastanawiam. Człowieku, o co ci chodzi? Muszę oczywiście pisać i tracić czas na to, żeby dopytywać, w jakim celu ten załącznik do mnie dotarł, bo na przykład w danym momencie jest 120 ofert w biurze karier na uczelni dostępnych. Ja nie wiem, czy ten student chce wysłać to CV na konkretną ofertę, ale ja nie wiem, którą. Czy może chce skonsultować to CV, dlatego to CV do mnie dotarł. Także tutaj pamiętajcie, wysyłamy treść i wskazujemy, i tutaj musimy się dostosować do wymagań. Czym są wymagania? To są informacje od pracodawcy czy rekrutera już na etapie oferty pracy. Są to na przykład takie wskazania, aby o list motywacyjny czy CV dostarczyć osobiście w kopercie z podpisaną informacją. Może to być prośba o to, żeby wysłać CV w konkretnym formacie, albo prośba o odpowiedź na pytanie już na etapie wysyłania e-maila, na przykład dlaczego chce pani u nas pracować. Wymagania mogą być różne. Kolejna rzecz, unikajmy wszelkiego rodzaju schematów. Wiem, że jest mnóstwo przykładów treści maila do pracodawcy na stronach internetowych, ale no, nie róbmy tego, nie róbmy kopii w klej, bo to jest żadne. Napiszmy kilka słów od siebie,
i będzie to na pewno milsze dla oka. Poczekajcie sekundeczkę, już wrzucam taki załącznik, który chciałabym Wam pokazać. Jest to treść maila. Przykładowa treść, powiększę Wam, bo chyba nie za bardzo widać. To jest przykład, który może stanowić taki przykład maila dla uczniów w odpowiedzi Ani na ogłoszenie na animatorkę. Pamiętajmy, piszemy tytuł maila, o co chodzi, zwracamy się, szanowni Państwo, jeżeli wiemy, do kogo piszemy, to szanowna Pani, nie wiem, X, szanowny Panie. Piszemy, w jakiej sprawie wysyłamy tę wiadomość, że odpowiadamy na nabór, na jakieś stanowisko. Jeżeli jest potrzebne podanie numeru referencyjnego oferty, również go wskazujemy. Fajnie dodać kilka dodatkowych informacji, 2-3 fakty o sobie w odpowiedzi na ofertę, żeby trochę zainteresować tego rekrutera i osoby, do której piszemy. Jeżeli pracodawca chce, żebyśmy napisali, dlaczego chcemy pracować w danej firmie, tak jak się zdarzyło w ofercie dla animatorki u Ani w naszym scenariuszu, to prosimy o wskazanie tego. Jest jeszcze taki element końcowy i tutaj często się zdarza tak, że kandydaci piszą, proszę o pozytywne rozpatrzenie sprawy, albo z góry dziękuję za odpowiedź. To jest takie trochę wywieranie presji na rekruterze, tego raczej nie stosujemy. Na końcu informujemy, że załączamy jakieś CV i oczywiście grzecznościowo, z poważaniem, z wyrazami szacunku, podpisujemy się, dodajemy tutaj dane kontaktowe i ten załącznik, nazwa załącznika, tak jak poprosiliśmy naszych uczniów. To może być kilka zdań, ja troszeczkę się rozpisałam, bo chciałam, żebyście mieli kilka tych zdań pomocnych, jak to powinno wyglądać. Okej. Problem techniczny, już się przeklikuję. I na podsumowanie, co powiem, no, treść maila jest wyrazem naszego profesjonalizmu, ale też kultury, już wskazuje nam na to, że potrafimy się komunikować i mam jakiś szacunek do naszego rozmówcy, czy drugą stronę rekrutacji. Kolejny krok to podsumowanie i checklista najczęstszych błędów, które pojawiają się na rozmowach kwalifikacyjnych. Prosimy uczniów o przeprowadzenie burzy mózgów. Te błędy, które oni muszą wskazać, czyli burza mózgu dotycząca błędów, których powinni unikać w CV, lądują na tablicy, na karteczkach albo w formie takiej elektronicznej, na Mentimeter, Jamboardzie, na Padlecie, jak wolicie. A następnie chciałabym, żebyście uzupełnili odpowiedzi uczniów. Oni mają do dyspozycji wiedzę z swoich dwóch lekcji, więc myślę, że dużo się nauczyli, czego powinni unikać i to jest dość istotne. Chciałabym, żebyście uzupełnili tą wiedzę, jak uzupełnić i skąd to czerpać. No, ciąg dalszy nastąpi, za chwileczkę Wam opowiemy trochę więcej z Klaudią, jakich błędów najczęściej unikać i tu już nie będę o tym mówić. Ostatni element to podsumowanie z całego cyklu zajęć, czy tych dwóch bądź trzech, jeżeli chcecie dość obszernie o tym opowiedzieć. I zapytajcie uczniów, jeżeli macie czas na to, żeby zrobić rundkę pytań, no to fajnie jest się dowiedzieć, czy w jakim stopniu po tych dwóch lekcjach czują się przygotowani do napisania swojego pierwszego CV i, no i jakie trzy rzeczy najczęściej, najbardziej zapamiętali z zajęć o dokumentach aplikacyjnych. Tak jak obiecałam, poopowiadamy trochę o błędach, jakich unikać w CV i będziemy się przeplatać z Klaudią. Może ja zacznę o tym, że nie wysyłamy jednego CV do wszystkich pracodawców. To jest najważniejsza kwestia. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne CV. No i tyle. Jedna oferta,
nasza odpowiedź, czyli nasze CV. Tak jak mówiłyśmy, my musimy dostosować trochę nasz przekaz do tego, co jest zawarte w naszej w ofercie pracy, na którą odpowiadamy. Dwa, nie piszemy za każdym razem CV od nowa. I tutaj chciałabym Wam opowiedzieć o czymś takim jak bazowe CV. Ja to stosuję, lubię to i jak mam jakiegoś studenta, to zawsze go zmuszam do tego, żeby to napisał. Bazowe CV to jest zlepek wszystkich informacji edukacyjno-zawodowych o nas samych. I fajnie, jeżeli robicie to również Wy, jako osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym, wieloma kursami, szkoleniami, licznymi kompetencjami, umiejętnościami, cechami, zainteresowaniem itd. Jest to dokument, który zbiera wszystko. Można to nazwać portfolio, ja nazywam to bazowym CV. I to bazowe CV po pierwsze uaktualniamy przez całe nasze życie zawodowe, a dwa, z niego czerpiemy najważniejsze informacje pod kątem oferty. Dlatego dostając ofertę, na którą chcemy odpowiedzieć, po prostu otwieramy nasze bazowe CV i wybieramy najważniejsze informacje. Taka podpowiedź, ja to mam w naszych takich swoich dokumentach googlowskich w chmurze, więc dostęp do tego jest zawsze, zawsze mogę coś dopisać i łatwo z tego wyciągnąć to, co nas interesuje. Dlatego nie ma, po co pisać to za każdym razem od początku. CV to odpowiedź na konkretną ofertę pracy. Jeżeli tak jest, to musimy je modyfikować, aktualizować. To, co powiedziałam przed chwileczką. I liczy się jakość, a nie ilość, i to jest prawda, ponieważ to nie chodzi o to, żeby wysyłać swoje CV uniwersalne na setek ofert, ale to, żeby takie skrojone na miarę swoje CV wysyłać na konkretne oferty, do których my, brzydko powiem, pasujemy. Takie, które rzeczywiście są dla nas i tą jakość będzie widać. Okej, okay. To Klaudia może kolejne. Średnio Cię słyszę, ale nie wiem, czy to tylko u mnie. Okej, może teraz. No, jest, tak, dobrze. Mikrofon się troszeczkę zmienił ustawienie. Tak, jeszcze nawiązując do tego, co Ania przed chwilą mówiła, zanim przejdę do kolejnego punktu, to jest bardzo ważne z tą odpowiedzią na konkretną ofertę pracy i też my dlatego w ten sposób sformułowałyśmy ten pomysł na lekcję, że mamy dwa ogłoszenia, jedną osobę i później uczniowie wybierają, na które ogłoszenie, że tak powiem, zaaplikują i te wszystkie dalsze działania są już skrojone bądź pod ofertę animatora, bądź pod ofertę magazyniera. Faktycznie jest tak, że z tych dwóch lekcji uczniowie nie wyjdą ze swoim CV, ale moim zdaniem nie da się zrobić takiej lekcji, ani takich dwóch lekcji, po których uczniowie wyjdą z dobrym swoim CV, jak mamy w klasie 20 czy 30 osób. Uważamy, że na tym nawet jednym case'ie, jak będą pracować, nawet jeżeli ta Ania jest zupełnie inną osobą niż oni, ma zupełnie inne zainteresowania i doświadczenia, to właśnie ta umiejętność tej selekcji informacji i to każdorazowe zastanawianie się, czy to jest ważne, czy nie, to później będzie stanowiło dobrą podstawę do tworzenia własnego CV na konkretną ofertę pracy, bo będzie można przejść ten sam proces myślowy, no i oczywiście fajnie by było, gdyby każdy uczeń miał dostęp do indywidualnych konsultacji, podczas których już można by było w ten sposób pracować nad własnym CV. I teraz tak, ten drugi błąd, który się niestety też często pojawia, bardzo często. Ja jestem praktycznie zawsze zaangażowana też w procesy rekrutacyjne w naszej fundacji, więc mogę powiedzieć, jak to wygląda ze strony pracodawcy. Przychodzi bardzo wiele CV, a bardzo wiele z nich odrzucamy z tego powodu, że są właśnie bardzo niechlujne bądź zawierają błędy językowe. I to nie chodzi o to, że nie można popełniać błędów językowych, bo ja też często nie stawiam przecinków tam, gdzie trzeba, albo robię literówki. No ale CV jest na tyle ważnym dokumentem, że trzeba po prostu go przeczytać najlepiej kilkanaście razy, dać jeszcze komuś do sprawdzenia i po prostu zastanowić się, czy to, co wysyłam, jest estetyczne, mieć taki szacunek do odbiorcy z drugiej strony, no bo ktoś to gdzieś tam czyta. Ta sytuacja, o której powiedziała Ania, że właśnie otwieramy drzwi, kładziemy CV, zamykamy drzwi, no to też jest taki brak szacunku, tak? To, że jesteśmy często w internecie przy wysyłaniu CV, to nas nie zwalnia z takiej kultury. I dlaczego to jest też dla mnie bardzo często powód do odrzucenia aplikacji? No bo przecież taka osoba, która przychodzi do pracy, będzie się komunikowała w zespole, ale będzie też komunikowała się na zewnątrz i jeżeli ona
w tak ważnej sytuacji nie zadała sobie trudu, aby to swoje CV dopracować, aby poprawić te literówki, które przecież wyłapie nawet każdy edytor tekstu, no to ja mam po prostu podejrzenia, że w swojej pracy ona również będzie niestaranna, nie będzie uważała na szczegóły. Także to jest myślę bardzo ważny aspekt i to jest taki, jak to się mówi po angielsku, low hanging fruit, czyli taki owoc, który wisi bardzo nisko, czyli bardzo łatwo jest ten błąd zniwelować, bo po prostu wystarczy dać naszemu przyjacielowi do przeczytania i on na pewno to wszystko wyłapie. Jeżeli chodzi o estetykę, to też nie chodzi mi o to, że nasze CV musi być nie wiadomo jak piękne czy kolorowe, nawet wręcz odwrotnie, czasami zbyt dużo to jest też niedobrze, chyba że jesteśmy na przykład grafikami i chcemy się, i CV jest jednocześnie elementem naszego portfolio, ale zazwyczaj wystarczy coś bardzo prostego. Jeszcze później Ania wróci do tematu kreatorów CV, bo tutaj ma duże doświadczenie. To, co widzicie, to jest specjalnie takie niewyraźne, ale chciałam po prostu pokazać, że to są przykłady takich prostych dokumentów, mają jakąś taką strukturę. Widać, że są uporządkowane, te elementy są wyrównane, czyli znowu no ja wrócę do tego szacunku po prostu czy do rekrutera, czy do pracodawcy i do tej uważności na szczegóły. Także tutaj chyba tyle mam do powiedzenia i przechodzimy do trzeciego błędu. Aniu? Kolejny błąd to umieszczanie zbyt wielu informacji o sobie. To wiemy, że z biegiem lat Państwo mają tego doświadczenia tak dużo. Wspominałam o tym bazowym CV, więc wyobraźcie sobie, że takie bazowe CV z wszystkimi informacjami o sobie wysyłamy rekruterowi. On po prostu zrobi wielkie oczy i powie: o Boże, wszystko tu jest, zbyt wiele. Nic, co trzeba doszukać. I chciałabym, żebyście teraz wyobrazili sobie taką sytuację. Ogłaszacie konkurs w szkole na rysunek najlepszego nauczyciela. Uczniowie mają przygotować taki rysunek w formacie A4, musi to być zrobione szkic ołówkiem i na jedną osobę, która bierze udział w konkursie, przypada tylko jedna praca. No i co się dzieje? Zgłasza się 50 uczniów do konkursu. Większość z nich przygotowuje teczkę 10 rysunków różnej maści. Malarstwo, rysunek, zdrapywanka, haftowanie i tak dalej. I każdy z innej tematyki. No i uwaga, jesteście takimi pomocnikami, asystentami osób, które biorą udział w tym konkursie, oceniają i dzwoni do Was koordynator i mówi: już teraz, zaraz potrzebuję od tych 50 uczniów, którzy brali udział w konkursie, te wszystkie ich prace. Ale przecież w konkursie biorą udział tylko te rysunki, które są szkicem, a cztery jeszcze przedstawiają ulubionego nauczyciela. I co się dzieje? Wy musicie przekopać się przez te wszystkie teczki z rysunkami, wybrać te odpowiednie. No i teraz przekładamy to na rekrutację. Jeżeli wysyłamy CV, w którym jest wszystko o nas, wszystko od podstawówki po wszystkie możliwe prace, które wykonywaliśmy, wszelkie zakresy obowiązków, no wszystko, to co ten rekruter może zrobić? Załamać ręce i albo wziąć sobie wieczorem całą tą czytankę do domu, albo brzydko mówiąc olać wasze CV, bo nie doszuka się konkretów. Za dużo pracy. Potraktujcie pisanie CV, może tak, potraktujcie ofertę pracy jak pytanie, a wasze CV jak odpowiedź na to pytanie, bo chcielibyśmy, żeby ci uczniowie w tym konkursie wysłali tylko te rysunki przedstawiające nauczyciela, czyli my pisząc CV chcielibyśmy odczytać nasze CV z informacjami ważnymi z punktu widzenia konkretnej oferty pracy. To jest najważniejsze. Okej. Czyli co zamieszczamy w CV? Najważniejsze informacje o nas w kontekście oferty pracy, zawierające informacje o doświadczeniu, o naszych kompetencjach, kwalifikacjach, certyfikatach, ale wszystko to w kontekście tej oferty pracy. Możemy tutaj skorzystać z naszego bazowego CV. Informacje przedstawiamy wykorzystując te słowa kluczowe, o których mówiliśmy. I też analizując ofertę pracy, czytajmy między wierszami, co ten rekruter, jaki profil kandydata on poszukuje, kogo on chce. I selekcjonujmy informacje, to jest istotne. Selekcja przede wszystkim.
co można ominąć, elaboraty, autobiografie, nie piszemy wszystkiego i nie piszemy takich ogólników, które nie wnoszą nic i nie mówią o nas no, kompletnie nic. Co to może być? Nie umieszczamy daty urodzenia, miejsce urodzenia, dokładnego adresu, bo to na etapie rekrutacji tak naprawdę nie jest nikomu potrzebne. Żadnych rozległych opisów zakresu obowiązków i nieaktualnych umiejętności. Nie wpisujemy też nazwy szkoły podstawowej, no bo po co? Czy dawno ukończonych kursów i szkoleń, bo pewnie już wiedzy nie, no pewnie już tego nie pamiętamy. Co wobec tego zrobić, jak to zrobić dobrze? Zapoznajemy się z treścią ogłoszenia, analizujemy, sprawdzamy te słowa kluczowe i ten profil, perspektywę tego kandydata. Korzystając z bazowego CV, wybieramy tylko dowody, czyli argumenty na to, że my jesteśmy idealnymi kandydatami na to stanowisko i spełniamy te wymagania z oferty, wplatamy słowa kluczowe i zrobione. I to już kolejny błąd. Tak, to już ja. Kolejny błąd, pokazujesz się od zbyt nieformalnej strony. Znaczy, myślę, że to już jest wielu osobom znany problem i też on może być bardzo istotny przy młodych ludziach, którzy jeszcze nie mają doświadczenia właśnie w wysyłaniu wielu CV, czyli chodzi po prostu o to, że jakby nasze życie prywatne tylko do pewnego stopnia interesuje tego przyszłego pracodawcę, natomiast no musimy się pokazać jako osoby profesjonalne, jako kandydaci do pracy, czyli oczywiście no chyba takim najbardziej znanym przykładem jest wysyłanie zdjęć, które są jakimiś, nie wiem, selfie czy zdjęciami z wakacji. No może to się wydawać z czymś takim, czego się nie robi, ale uwierzcie mi, bardzo często widzę takie bardzo dziwne zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych i aż sama nie wierzę, że ktoś coś takiego wysłał, a jednak to się bardzo często zdarza. Więc oczywiście takie zdjęcia są absolutnie wykluczone. To nie jest dobry pierwszy kontakt, to nie jest dobry start. Jeszcze do zdjęć na pewno wrócimy, bo widziałam, że takie pytanie pojawiło się na czacie, no ale takie zdjęcia nieformalne na pewno nie. Jeżeli chodzi o nasz profesjonalizm, on nie objawia się tylko w zdjęciach, to znaczy tak naprawdę każdy element, który my umieszczamy czy w mailu, czy w naszym CV, czy w tej całej otoczce, o której mówiłyśmy, każdy ten element albo świadczy o nas dobrze, albo świadczy o nas źle. Jeżeli napiszemy zbyt nieformalnego maila, towarzyszącego CV, no to też nie jest dobre. Oczywiście nie chodzi o to, żeby on był bardzo sztywny i cały czas z poważaniem i szanowni państwo, to też nie o to chodzi, no ale musimy zachować pewne granice i dobry smak i umiar w tym wszystkim. Tak samo jeżeli chodzi o chociażby nazwę załącznika. Jeżeli nasz załącznik z CV będzie się nazywał, nie wiem, CV Anusia na przykład, to no to jest może taki jeden element, który być może pominiemy, wszystko inne będzie profesjonalne, ale no gdzieś tam i tak znowu to jest szczegół, który o nas świadczy. I tak samo mail, z którego wysyłamy, to też mi się bardzo często zdarza, że dostajemy aplikacje z maili typu Aneczka, Buziaczek, jakieś takie, no pseudonimy, które czasami no po prostu nie wygląda to dobrze, bądź nawet ten mail wyświetla się w naszej skrzynce rekrutacyjnej i dostajemy maila na przykład od Ania z małej litery, tak? Czyli ktoś nie ustawił imienia i nazwiska w swojej skrzynce mailowej, albo ten ktoś się na przykład nie podpisuje, albo właśnie tak jak mówi Ania, w ogóle wysyła tylko swoje CV, I żadnej wiadomości, czyli znowu otwiera te drzwi i potem od razu je zamyka i nic nie wiemy. Także to jest ta nieformalna strona i warto mówić nie tylko o zdjęciach, ale tak naprawdę o każdym tym etapie, że on musi po prostu dobrze o nas świadczyć. I no i tak, i w tym temacie tyle i już Ani oddaję głos do kolejnego błędu. Tak, bardzo często znajdujemy CV z ogólnikami. Jakie to mogą być ogólniki zamiast konkretów? No słuchajcie, no popatrzcie na te po lewej stronie. Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności interpersonalne, motywacja, spór, muzyka, książki, angielski i tak dalej, i tak dalej. I no pytanie do was, no co to mówi o kandydacie? Nie wiem, czy
Czekać. Może nie będę czekała na wasze odpowiedzi na czacie, żeby nie przedłużać, ale no moim zdaniem nie mówią konkretnie nic. To są tak zwane buzzwords, czyli modne słówka, które pojawiają się w CV, bo fajnie zawsze. Jak nie wiadomo, co wpisać w umiejętnościach, a to wpiszę, że jestem kreatywna, dobrze się dogaduję w zespole, mam umiejętności interpersonalne, a w głowie rekrutera pojawia się myśl, no dobra, ale jakie umiejętności interpersonalne? Lista jest ich 20, ale co, jaka motywacja? Angielski, a na jakim poziomie? A sport to co? Grasz, oglądasz, jesteś aktywny, czy analizujesz wyniki meczu, czy co robisz z tym sportem? Tak, to są takie ogólniki, które kompletnie nic nie wnoszą. No i właśnie z nimi jest taki problem, że nie mówią nic konkretnego o kandydacie. Ja nie potrafię sobie wyobrazić to tej osoby. Ja widzę taki zamazany obraz gdzieś tam za drzewami i tyle. Taki jest obraz tego kandydata posługującego się ogólnikami. Zajmują miejsce, cenne miejsce w naszych dokumentach aplikacyjnych. No i co? I każdy rozumie inaczej. Ja inaczej rozumiem kreatywność i każdy z was powie, że kreatywność to jest zupełnie co innego. I tu mam dla was, przygotowałam dwie wersje, w jaki sposób ogólniki przerobić na konkrety. Pierwsza wersja basic, druga bardziej zaawansowana, wszystkie sprowadzają się do tego samego, czyli żeby jakoś bardziej napisać o naszej umiejętności, kompetencji. No to dobra, no to pierwsza wersja składa się z nazwy. Zastanawiamy się, co chcemy opisać, to czy jestem kreatywna, to czy jestem punktualna, odpowiedzialna. Następnie zastanawiam się, co to dla mnie oznacza. Co to znaczy, że jestem kreatywna? No nie wiem, że potrafię sypać z rękawa pytaniami, tak? Z pomysłami, czy co. I na koniec przedstawiamy argument, czyli sytuację z życia naszego edukacyjno-zawodowego, który potwierdza daną kompetencję, daną umiejętność. I teraz tak odwołując się do osób młodych, bez doświadczenia zawodowego, właśnie taka kolumna kompetencji albo umiejętności, cokolwiek, ale u nich najlepiej sprawdzają się zamiana ogólników na konkret, bo nagle pokazują, jak oni dużo potrafią zrobić i jacy oni są. Osoby młode, bez doświadczenia, nie potrafią zaargumentować pewnie z życia edukacyjno-zawodowego swoich cech, umiejętności, wtedy rozszerzam to, ten obszar. Może z życia osobistego potrafimy wyłuskać jakiś argument, że ta osoba jest odpowiedzialna albo że coś potrafi, coś zaprogramowała może, to wtedy to rozszerzam. I wśród osób młodych bez doświadczenia takie rozpisywanie tych ogólników, przerabiając ich na konkret, pokazuje ich potencjał, bo często spotykam się z takim pytaniem, dobra, ale ja nie mam doświadczenia zawodowego, nie mam się czym pochwalić, jak mam udowodnić, że ja sobie poradzę w tym stanowisku. No właśnie w ten sposób, że rozpisuję dane zadanie czy daną wymaganie z oferty pracy właśnie w ten sposób. Wymagają osoby odpowiedzialnej. Jeżeli czuję, że jestem odpowiedzialna, nazwijmy to. Co to dla ciebie oznacza, że ja jestem odpowiedzialna? I podaj argument życia. Może opiekowałam się trójką dzieci, sąsiadki, zawsze wywiązywałam się z zadań, żadnemu dziecku nic się nie stało, zawsze byłam na czas. No nie wiem, tak już teraz strzelam, ale znajdźcie argument. I u tych młodych osób bardzo fajne rzeczy wychodzą i te argumenty naprawdę da się znaleźć. Przykładzik szybciutki. No to na przykład kreatywna. Co to dla mnie oznacza? I mówię sobie w głowie, tak? O, mam wiele pomysłów i często są takie pomysły, które można zrealizować. No to argument opisuję. To przeczytam od razu. Podczas planowania z innymi członkami kadry aktywności dla podopiecznych w ZHP często wskazuję kilka ciekawych propozycji. Zazwyczaj któryś z moich pomysłów zyskuje aprobatę pozostałych członków grupy, a przede wszystkim dzieci. Czy to nie mówi wam więcej o tej Ani albo o kimkolwiek, jakimś kandydacie? Co to znaczy kreatywny? Moim zdaniem o wiele, wiele więcej tutaj mówi. I teraz druga wersja, w jaki sposób przerabiać ogólniki na konkrety, to już dla osób może z większym doświadczeniem. Zaczynamy od kategorii. Może to być, możemy przerobić cechę osobowości, umiejętność, nazwę jakichś kompetencji, albo jakieś zadanie z zakresu obowiązków, albo jakąś frazę z oferty pracy, czyli ich wymagania. I teraz tak,
nazywamy tą cechę, element, który chcemy zdefiniować. Tworzymy definicję, czyli zastanawiamy się, co to dla mnie w ogóle znaczy, że jestem kreatywna. Podobny schemat jak poprzednio. Robimy własną definicję, tego oczywiście nie wpisujemy w CV, to jest nasz proces myślowy. Następnie znajdujemy ten argument z życia, tak? Muszę mieć konkret. No i tu się zaczyna zabawa, bo ja bym chciała, żeby tam się pojawił też wskaźnik, jakaś liczba, żeby było to mierzalne. Jeżeli da się naszą cechę, kompetencje, doświadczenie, cokolwiek przerobić na wskaźnik, że nie wiem, coś ulepszyłam o ileś tam procent, że coś się zwiększyło, albo pracodawca zaoszczędził trochę czasu, pieniędzy, albo zrobiłam coś wielokrotnie, nie wiem, przeprowadziłam ileś set godzin doradztwa w szkole i tak dalej, albo opracowałam taki system pracy, który zwiększył efektywność mojego zespołu. Pokażcie ten efekt i wskaźnik, coś mierzalnego, jaki to miało wpływ, ta moja cecha, ta kompetencja, jaki miała wpływ na życie w pracy, mojego zespołu, całej firmy, czegokolwiek się da. Często da się takie wskaźniki wyłonić, tylko trzeba się zastanowić, pogłówkować i następnie fajnie by było to zamieścić tylko w jednym zdaniu, żeby nie zanudzać też rekrutera. No i co robimy? Na przykład mamy tutaj taki przykładik. Podczas wizyty 17 studentów zagranicznej uczelni zaplanowałam i zorganizowałam dla nich dwie całodniowe wycieczki, podczas których komunikowałam się w języku angielskim, zaangażowałam do pracy także trzech wolontariuszy. I to jest, ja tu trochę zmieniłam dane, ale jest to przykład odpowiedzi mojego studenta na element oferty, kiedy pracodawca wymagał podzielenia się jakimś wyzwaniem, przed którym stanąłeś. I to nie byli wtedy tam gdzieś studenci, tylko uczniowie, ale zobaczcie, że już coś powiedziało, tak? On wpludł to swoje wyzwanie, tak sobie poradził i jeszcze wpludł w to, że jest zorganizowany i jeszcze potrafi się komunikować w języku angielskim, bo to trzeba wyciągnąć trochę od uczniów. Fajnie, jeśli to w tym jednym, dwóch zdaniach się znajdzie i ta kompetencja już inaczej wybrzmiewa. Nie? To jest to, nie boi się wyzwań, w ofercie się pojawiło, nie boisz się wyzwań i tak dalej. No nie boję się wyzwań, tak? Bo na przykład studencik tam super poprowadzał wycieczki. Inne przykłady, ale tak szybciusieńko, dobra? Zamiast umiejętność pracy w zespole, to zróbmy, co, kiedy zrobiłam, że przekonałam do jakiegoś zdania, co to oznacza dla mnie umiejętność pracy w grupie, już tu się zawiera, tak? Bo jest i przekonanie do własnego zdania, jest i słuchanie propozycji innych członków, nie krytykuje, motywuje, jest to już coś więcej. Co dalej? Sport, muzyka, książki, o zainteresowaniach. Wiem, że pojawiło się takie pytanie na czacie, czy piszemy o zainteresowaniach. Oczywiście, że piszemy o zainteresowaniach, zwłaszcza w kontekście tutaj uczniów, studentów, osób z małym doświadczeniem, ale niekoniecznie, tak? To jakby nie wyklucza nas z tego, żeby pisać o zainteresowaniach w swoim CV, kiedy już mam jakieś doświadczenie zawodowe, tylko znowu przekujmy to w konkret, bo nic mi ta muzyka i książki nie mówią. Ja nie wiem, czy ta osoba, nie wiem, kolekcjonuje książki białe, z białymi okładkami, czy czyta, ale jakie czyta, no nie wiem, nic mi to nie mówi. Ale popatrzmy na konkret. Tu odnosząc się do naszej Ani, tak, siatkówka. Od 4 lat gram w piłkę siatkową SKS, wykazując się umiejętnością współpracy w grupie oraz wyciągania wniosków z porażek. Drużyny, w których grałam, uzyskały 5 brązowych medali, 2 złote i tak dalej, i tak dalej. Jest konkret, no moim zdaniem jest i więcej to wnosi i pokazuje no, super kandydatkę do pracy. Dalej, znajomość Office. Znowu, to jest zbyt obszerne. Najczęściej jest tak, że ta znajomość Office'a kandydatów sprowadza się do obsługi Worda i znajomości jednej funkcji w Excelu. Pokażmy więcej, co konkretnie potrafimy, w jakim stopniu. No, użyjmy tego konkretu. Dobra, dalej. Przewodnicząca koła naukowego, oj, to już jest do doświadczenia zawodowego. No, słuchajcie, zakres obowiązków, to też nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Nie piszmy pełnego zakresu obowiązków, bo po co? A dwa, wyłuskujmy najważniejsze informacje, ale napiszmy coś. Bo mi przewodnicząca koła naukowego nic nie mówi,
Ja pamiętam swoją przewodniczącą koła naukowego jeszcze za czasów liceum, no to były takie, które nic nie robiły. I ja mogę mieć taki filtr, słuchajcie, patrząc na CV jakichś studentów, uczniów czy innych pracowników. Więc zapiszmy, co robiłam. Rekrutowałam nowych członków koła, opracowywałam coś tam, plany zajęć, cokolwiek, ale tak, żeby pojawił się konkret. Tu już mamy nazwę jakiegoś projektu. Wróćmy takie najważniejsze informacje, co zostało zrobione, być może pojawił się jakiś sukces. Szybko zerknęłam tam na czat, pojawi się taka informacja, że jeżeli będziemy stosować tą technikę, to zrobi nam się 10-stronicowe CV. Nie, słuchajcie, do najważniejszych to stosujemy, bo nie chodzi o to, żeby w CV pisać miliard swoich kompetencji, umiejętności, zakresu obowiązków, tylko wyłuskać najważniejsze. Jeżeli te najważniejsze rzeczy opiszemy takim konkretem, to będzie bogatsze to CV i proszę mi wierzyć, że ile razy pisałam takie CV, nie przekroczyło nigdy dwóch stron, a często jest tak, że zdarza się na jednej. Także nie obawiajcie się, naprawdę, to wygląda tak, bo ja daję mnóstwo przykładów, ale nie bójcie się. Po co to wszystko? Czemu przerabiać? Po to, żeby ułatwić rekruterowi podjęcie decyzji, po to, żeby przedstawić fakty o sobie, fakty, ale też swój potencjał, zwiększyć swoje szanse na udział w kolejnych etapach rekrutacji, ale też pokazać swoje zaangażowanie w proces rekrutacji. I to tyle, już nie przedłużam. Okej, okay. To kolejnym punktem jest niestosowanie się do zasad podanych w ogłoszeniu i to się szczerze mówiąc zdarza bardzo często, szczególnie teraz, gdy te procesy rekrutacyjne są tak bardzo różnorodne i pracodawcy szukają tak różnych kompetencji. Na przykład z naszego doświadczenia mogę powiedzieć, że my już nigdy nie formułujemy ofert pracy w ten sposób, że prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego albo nawet samego CV, bo to nam mało mówi o kandydacie. Znaczy CV jest oczywiście zawsze obowiązkowe i dlatego też tak nam zależy na tym, żeby jak najwięcej osób umiało to dobrze zrobić. Ale zazwyczaj na przykład my w naszej fundacji dajemy jakieś zadania rekrutacyjne, żeby już na początku zobaczyć, jak sobie aplikanci z tym poradzą. Ale najciekawsze jest to, że bardzo wiele osób w ogóle nie wysyła nam rozwiązania tego zadania rekrutacyjnego, mimo że w ogłoszeniu piszemy bardzo wyraźnie, że to jest warunkiem w ogóle rozpatrzenia danej aplikacji, tak? W ogóle warunkiem spojrzenia na CV. I myślę, że około 3/4 zgłoszeń, które spływają, w ogóle nie zawierają tego zadania rekrutacyjnego, co może oznaczać kilka rzeczy, albo ktoś to przeczytał i olał i stwierdził, dobra, mam to uniwersalne CV i tak już wysłałem do 99 pracodawców, no to spróbuję jeszcze do nich, czyli trochę liczą na takiego farta, albo że się mało osób zgłosi, albo nie doszli na przykład do tej sekcji w ogłoszeniu, no co szczerze mówiąc przy rekrutacji nie brzmi dla nas jako potencjalnych pracodawców zbyt dobrze, że ktoś w ogóle nie przeczytał całego ogłoszenia. No i to jest na przykład taki, to jest przykład z naszego życia, od nas z fundacji. Natomiast wiecie, te wymagania mogą być bardzo różne. Ktoś może poprosić o nagranie, nie wiem, wideo na jakiś temat, tak, bo chcecie po prostu zobaczyć. Szczególnie jeżeli, nie wiem, ktoś aplikuje na prezentera na przykład, no to takie może być wymaganie. Jeżeli ktoś aplikuje na jakieś stanowisko, gdzie będzie coś projektować, no to być może trzeba wysłać portfolio. Te wymagania są naprawdę bardzo różne. Czasami są bardzo proste. Na przykład wymaganie, że dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć takim opisem. Oferta pracy na stanowisko specjalistka do spraw komunikacji i marketingu. I wierzcie mi, że połowa osób tego nie zrobi. Mimo, że to jest po prostu dodanie tych kilku słów. Może być tak, jak Ania mówiła, że trzeba dodać na przykład numer referencyjny, bo dzięki temu, nie wiem, to rekruterowi wpada w jakiś odpowiedni filtr, tak? I jeżeli nawet zrobimy fajne CV, ale nie dodamy tych trzech cyfr, no to po prostu gdzieś to może zginąć. Może być czasami i coraz częściej tak jest, że należy wysłać CV, ale oprócz tego wypełnić jakiś formularz. Zauważcie, że jak wysyłacie CV, czy wasi uczniowie, no to oni decydują, co tam dokładnie się znajdzie, a jak pracodawca prosi o wypełnienie formularza, no to tam może zadać jakieś swoje dodatkowe pytania i na podstawie tego stwierdzić, czy chce was zaprosić do dalszej aplikacji. Czasami może być konieczny list motywacyjny, natomiast szczerze mówiąc to się zdarza coraz rzadziej, dlatego my też w tym naszym scenariuszu lekcji nie skupiłyśmy się na liście motywacyjnym, bo to jest po prostu coraz rzadsze wymaganie, a często
tak naprawdę wiadomość towarzysząca CV może być trochę takim przedstawieniem swojej motywacji, szczególnie jeśli ktoś o to poprosi, a tak było w przypadku tego ogłoszenia na stanowisko animatorki. Ona po prostu, ta Ania miała, że tak powiem, udowodnić, dlaczego jej na tej pracy zależy. Czyli jakieś kserokopie i tak dalej. No w każdym razie bardzo ważne jest, żeby to czytać i żeby faktycznie mieć taką swoją checklistę, czy już mogę kliknąć wyślij, czy nie. Czy na pewno wszystkie dokumenty załączyłem, czy nie. No to jest... I to może nas już, samo to może nas już naprawdę bardzo wyróżnić z tłumu. Uwierzcie, że tak właśnie jest. Także jeszcze raz właśnie bardzo mocno zachęcam do tego, żeby podkreślać to, te zasady podane w ogłoszeniu. To znowu jest ta otoczka CV. To już nie chodzi o samo CV, ale o to, co my z nim dalej zrobimy. Dobra, to lecimy dalej. Ania, oddaję Ci głos. Tak, koloryzowanie, czyli wszelkie... oszustwa, naginanie rzeczywistości, kłamanie w CV i po co to robimy? No pewnie robimy to po to, żeby zwiększyć swoje szanse na udział w rozmowie kwalifikacyjnej, żeby trochę podrasować swój profil zawodowy, ale no, jaka jest tego konsekwencja? No, prawda, jak oliwa na wierzch wypływa i niestety no, pozostaje ten posmak niezbyt dobry. Najczęściej koloryzują kandydaci wtedy, kiedy chodzi o umiejętność, poziom znajomości języka obcego. Koloryzowanie zdarza się też przy zakresach obowiązków, kiedy dodam sobie gratisowe tam zadanie, które wykonywałam, którego nie wykonywałam, albo to się zdarza jeszcze, rozciąganie na przykład czasu zaangażowania w pewne projekty. Ale no, to są wszystko kłamstwa, one i tak wyjdą, nie robimy tego, nie lubię tego. Po co? Po pierwsze dlatego, że wiele treści z CV można bardzo szybko zweryfikować i o tym Klaudia powiedziała, są testy kompetencyjne, jest zwykła rozmowa, przejście na przykład używanie języka obcego podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kłamstwa? Nie. One wychodzą na jaw, czy to na rozmowie, czy to w dalszych etapach, albo już na etapie analizowania CV, poszukiwania informacji o kandydacie. My pozostawiamy po sobie negatywne wrażenie, dlatego kłamstwom i koloryzowaniu, naginaniu rzeczywistości mówimy nie. Tak, zdecydowanie. I tutaj ostatni z tych, można powiedzieć, najczęstszych błędów to jest zapominanie o klauzuli RODO. Też widziałam, że takie pytanie się pojawiło na czacie, czy trzeba tę klauzulę dodawać. Tak, zdecydowanie zawsze trzeba, zawsze ona musi się znaleźć w CV, dlatego że w innym przypadku pracodawca nie będzie miał możliwości się z nami skontaktować. Czyli to jest po prostu taki obowiązek i znowu taki mały element. Jeżeli go nie dodamy, to po prostu tracimy szansę na informację zwrotną. I teraz tak, jeśli chodzi o klauzulę RODO, to jeżeli w ogłoszeniu jest napisane tylko, nie wiem, dodaj klauzulę RODO, albo pamiętaj o tym, albo nic nie jest napisane, to możemy dodać taką standardową. Wzór zawsze znajdziemy w internecie, znaczy warto go pewnie zweryfikować w kilku źródłach, ale... taką ogólną klauzulę po prostu znajdziemy w wyszukiwarce. Natomiast część pracodawców prosi o zawarcie jakiejś konkretnej klauzuli. Tak naprawdę trochę wracam tutaj do tego elementu, nie stosujesz się do zasad podanych w ogłoszeniu, ale ta klauzula RODO po prostu zasługuje na swój osobny punkt, bo na przykład to też jest to, co teraz pokażę, to jest ogłoszenie, prawdziwe ogłoszenie o pracę, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kwadrat, czyli przez konkretnego pracodawcę i po prostu trzeba to zawrzeć w ten sposób. Trzeba uważać na to, aby zawsze sprawdzać tę klauzulę. Wiadomo, że to jest taki chyba najnudniejszy element naszego CV i pewnie nie chce się tego czytać, bo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, ale wierzcie mi, bardzo wiele razy dostałam CV, w którym była zgoda na przetwarzanie danych osobowych aplikanta przez zupełnie inną firmę i no dzięki temu ja też wiedziałam, do jakiej innej firmy ten aplikant kiedyś kandydował. No ale nie było zgody na wyrażenie danych osobowych przez Fundację Catalyst Education, także
na to trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę i tak zdecydowanie jest to obowiązkowy element. Nie wiem, Aniu, czy chcesz coś w tym temacie jeszcze dopowiedzieć? Nie. Po prostu. Po prostu jest to obowiązkowe. I oczywiście to, co teraz, te 8 błędów, które podsumowałyśmy, one bardzo mocno nawiązują do tego pomysłu na lekcję, który przedstawiłyśmy na początku, ale chciałyśmy jeszcze te błędy tak podsumować. Oczywiście ich może być jeszcze więcej. W każdym razie te 8 błędów znajdziecie też we wpisie na blogu, który już jutro rano będzie na blogu Mapy Karier. Także jakby ta wiedza, no jest oczywiście w webinarze, ale będzie też na naszej stronie, więc może tak trochę tytułem podsumowania tej części pomysłu na lekcję i tej checklisty błędów, która tak naprawdę też jest elementem tego pomysłu na lekcję, no to tak naprawdę przeszłyśmy przez te materiały, które dla Was mamy, które możecie wykorzystać z uczniami. Wszystko to się jutro pojawi na stronie i to wszystko będziecie mogli też sobie wydrukować, szczególnie ten pomysł na lekcję w takiej wygodnej formie PDF-owej. Ja już nawet to wydrukowałam. Także to wszystko będzie. A teraz Ania jeszcze powie kilka słów o kreatorach CV. Czy warto ich używać, czy nie warto? Jest ich mnóstwo. Też dostajemy wiele takich samych CV i pytanie, czy to dobrze, czy źle korzystać z tego kreatora. Aniu. Kreatory CV. Do czego służą? Po to, żeby stworzyć CV nie... Albo inaczej. No po prostu klikamy sobie w internecie, w kreatory CV online, wybieramy schemat czy szablon CV lub listu motywacyjnego, który nam się najbardziej podoba i krok po kroku system nas przeprowadza przez to, jakie elementy powinny się tam zawierać. Wpisujemy treści, program sobie to ustawia, może nam też podpowiadać wszelkie informacje, które można dodać do CV i bach, ściągamy PDF sobie na swój komputerek, wysyłamy do pracodawcy. Moje subiektywne zdanie jest takie, że nie stosować kreatorów CV. Jest ich mnóstwo, są płatne, bezpłatne. Czasami te bezpłatne kreatory mają ograniczone szablony, ograniczone możliwości edytowania i przerzucania tych treści i komponowania naszych dokumentów aplikacyjnych, tak żeby to dostosować do oferty. I tak jak powiedziałaś, Klaudia, no mi też się zdarza i powiem szczerze, jeden z takich najpopularniejszych kreatorów, mamy mnóstwo studentów, którzy przychodzą z tym samym wzorem CV, no wygląda to słabo, niektórzy nie pochylają się bardziej, żeby tych informacji tam jakoś fajnie zawrzeć. Jest ich mnóstwo, jeżeli lubicie, chcecie się zainspirować takimi kreatorami CV z kreatorów, no to jasne, zachęcam. Proszę bardzo, wpisując w Google na przykład Resume Builder albo kreator CV online, kreator CV darmowy, naprawdę mnóstwo się tego otworzy i możecie zobaczyć, przykładowo, tak z góry, na przykład pracuj.pl, pozostałe, Perfect Resume i tak dalej, jest tego mnóstwo, ja zrobiłam kilka screenów, żebyście zobaczyli, że naprawdę jest to dostępne. Uważajcie proszę tylko na to, żeby nie wpakować się, jeżeli nie chcecie, w płatne kreatory, które obiecują to, że jest to za darmo, ale już ściągnięcie PDF-u jest płatne i płatne jest nawet jakby kilkanaście złotych miesięcznie, jeżeli tego nie anulujecie, no to nagle się okaże, że po roku się ktoś upomina o opłatę abonamentu z korzystania z kreatorów CV, więc tylko uważajcie, jeżeli chcecie sobie potestować, spróbujcie napisać CV z uczniami w takim kreatorze, zobaczcie jak to wyszło, czy to jest fajne, czy nie. Moja rekomendacja jest taka, to skupić się na merytoryce, napisać to w Wordzie, w Google Docs, skupić się nad treścią CV, a nie tym, jak to wygląda. Jeżeli chcemy mieć piękne CV, estetyczne, ładne, a nie potrafimy tego zrobić samodzielnie w Wordzie czy Google Docs, skorzystajmy z Canvy. Ja bardzo lubię to narzędzie, jest darmowe, szablony są całkowicie edytowalne, możecie wybierać z tych szablonów CV mnóstwo. A druga rzecz jest taka, że macie pełną kontrolę nad tym, jakie elementy, jakie grafiki będą zamieszczone w waszym CV. Pobieracie też za darmo, więc może to taka trochę reklama, ale ja z tego korzystam, więc albo Word, albo Canva i skupcie się na merytoryce. I tyle w temacie kreatorów ode mnie. Proszę Was, bo to jeszcze nie koniec. Ja wiem, że zakończyliśmy taką najważniejszy element, ale
mamy taką prośbę o to, żebyście przekliknęli się w link podany na czacie. Mam nadzieję, że za chwilkę się pojawi. Jest to Padlet. My poprosimy Was o to, żebyście tam podzielili się refleksjami na temat tego webinaru, tematu CV i tego, z czym wychodzicie z webinaru. I podkreślam, to jeszcze nie jest koniec, jeszcze nie jest koniec naszego spotkania, chociaż czas nagli. Dajemy Wam kilka takich minutek na to, żebyście się podzielili tą refleksją w Padlecie, więc zapraszamy. Chciałam też dodać, że cały czas ten link będzie aktywny, zwłaszcza dla osób, które będą odsłuchiwały ten webinar. Was też prosimy o to, żebyście się podzielili refleksją i zachęcamy do Was. Także klik, klik, myślę na Padlecik, a my też zerkniemy za chwileczkę. Tak, bardzo, bardzo czekamy tutaj na Wasze wypowiedzi. Widzę, że już się pojawiają, także fajnie. Ja jeszcze wkleję ten link tutaj na Facebooka. Jak otworzycie link, to w prawym dolnym rogu macie taki plusik. Klikając na plusik, tam można zamieścić swoją refleksję i są to odpowiedzi anonimowe. Tak, jak najbardziej. Wszystko anonimowo. Jesteśmy po prostu ciekawi, z czym, no właśnie tak, z czym dzisiaj wychodzicie, co najlepiej zapamiętaliście, co w pierwszym kroku zrealizujecie, co Was jakoś najbardziej zainspirowało, na co dalej czekacie. Także fajnie, już się pierwsze odpowiedzi pojawiają. Na przykład chyba muszę przerobić swoje bazowe CV, informacje o słowach kluczowych. Brakuje mi jeszcze informacji, jak dobrze ułożyć całą treść. No może do tego się za chwilę jeszcze odniesiemy w tym Q&A. Tak. Bo już faktycznie powinniśmy się teoretycznie zbliżać do końca, ale myślę, że macie jakby jeszcze kilka ciekawych pytań, także my jesteśmy, że tak powiem, gotowe na nie odpowiedzieć. Także dziękujemy Wam za te refleksje. Też fajnie jest właśnie poczytać o tym, jak z czym inni wychodzą, szczególnie, że jesteśmy tutaj w tym trudnym środowisku online, gdzie nie możemy się wszyscy zobaczyć na żywo. Także tym bardziej Wam dziękujemy za te anonimowe odpowiedzi w Padlecie i można je wpisywać, można też później, można później do tego wrócić. I ja jeszcze ze swojej strony powiem, jeżeli będziecie chcieli przeprowadzić ten pomysł na lekcję, to my jesteśmy bardzo, bardzo ciekawe, jak to w Waszych klasach się sprawdzi. I wprowadziliśmy też taką nowość na mapie karier od tego roku szkolnego. Pod każdym pomysłem na lekcję tak naprawdę na końcu będzie taki formularz feedbacku, czyli jeżeli przeprowadzicie jakiś pomysł na lekcję na bazie naszego scenariusza, oczywiście my zawsze zachęcamy do modyfikacji, tak, albo dobrania tych elementów, które Wam pasują, które pasują Waszym uczniom, to możecie kliknąć w taki właśnie formularz Google i też go anonimowo wypełnić. Dzięki temu my możemy ulepszyć albo możemy te scenariusze wzbogacić o jakieś dodatkowe wskazówki. Być może na przykład o to, że nie wiem, brakuje tutaj informacji, jak to wszystko dokładnie ułożyć i tak dalej, i tak dalej. Czy 2 godziny będą wystarczające? No to może być wyzwanie. Jeżeli, tak jak mówiłam, jest liczna klasa i jeżeli są dłuższe dyskusje na temat tej tabeli, którą wcześniej pokazywałam, to 2 godziny lekcyjne mogą nie wystarczyć i może na przykład trzeba będzie coś pominąć, ale to już oczywiście zostawiamy do Waszej decyzji, Wy najlepiej znacie Waszą klasę. Także dobra, dzięki za wypełnianie tych, za wypełnianie Padletu. Podzielimy się w takim razie jakimiś naszymi doświadczeniami podczas sesji Q&A, także pozwolę sobie już tutaj przejść i wyświetlę kilka pytań, które się pojawiły, a na które bezpośrednio w tej naszej prezentacji nie odpowiedzieliśmy, także już sekundka. Pierwsze pytanie dotyczy zdjęcia, umieszczać czy nie? To myślę, że tak będziemy wspólnie odpowiadać z Anią i się dopełniać. No, w Polsce to CV często faktycznie wysyła się ze zdjęciem, także ja bym powiedziała, że w Polsce można je umieścić, oczywiście trzeba tylko zwracać uwagę na to, żeby było profesjonalne. Jeżeli nie mamy profesjonalnego i nie chcemy go zrobić, to lepiej wysłać bez. Natomiast jeżeli aplikujemy gdzieś tam w krajach anglosaskich, tam jest nawet bardzo często niewskazane,
przesyłanie zdjęcia, żeby rekruter no, po prostu nie miał jakichś stereotypów na nasz temat ze względu na nasz wygląd. Także to wszystko zależy, ale no, w Polsce to jest jednak taki standard, więc myślę, że w Polsce spokojnie profesjonalne zdjęcie wysłać można. Aniu, czy masz coś do dodania? W niektórych stanach w USA jest to nawet zakazane i nielegalne wysyłać CV ze zdjęciem. Słyszałam, że we Francji jak się wyśle bez zdjęcia, to jest tak dziwnie. U nas to zależy oczywiście od stanowiska, od tego, czy my chcemy, czy nie. Jeżeli już wysyłamy, ja lubię CV ze zdjęciem po prostu, bo to pokazuje człowieka. Ja też. Nie chodzi o to, żeby go oceniać po wyglądzie, tylko po to, żeby tak bardziej ludzkie było to CV, ten papier i tyle. Także to chyba od nas zależy. Dokładnie. Tutaj ciekawe pytanie. Czy podpisywać CV odręcznie, czytelnie czy parawką? Aniu. Jeśli podpisujemy, to czytelnie, nie parawką. Jeżeli wysyłamy drogą elektroniczną, można zastosować dwie metody. Albo drukujemy swój dokument, podpisujemy i skanujemy i wysyłamy, ale nie jest to wymagane, no ponieważ wysyłamy ze swojego maila i jest ok. Jest to tak jakby nasz podpis, powiedzmy. Tak, ten temat, który teraz wyświetlam, to już się pojawiło. Nie, adresu zamieszkania nie podajemy. Ja wrócę do tego, że to miejsce w naszym CV jest cenne. I też pojawiały się takie komentarze, że jeżeli będziemy tak rozbudowywać nasze CV, tak jak te przykłady, które podała Ania, to po prostu to się wszystko nie zmieści. Ale to się często nie mieści dlatego, że podajemy dużo informacji śmieci. Adres zamieszkania jest moim zdaniem takim śmieciem. Wiecie, no jeżeli aplikujemy na ofertę pracy, nie wiem, w Katowicach, no to pracodawca też zakłada, że my możemy się w tych Katowicach pojawiać w określonych godzinach pracy. Na pewno nie musimy podawać adresu zamieszkania, musimy podać te informacje kontaktowe, które są, to jest oczywiste, ale nie wiem, stanu cywilnego, adresu zamieszkania i tak dalej, nie. To zabiera miejsce, lepiej to wykorzystać na lepsze informacje, bardziej... Mogę wrócić do pytania poprzedniego, bo tutaj pojawia się pytanie od razu, że czy jeżeli podpis to pod RODO, tak, pod RODO, jeżeli już podpisujemy dokument, to tak, na samym dole gdzieś tam podpisać. A, to tak, Ania, to ty monitoruj czat, bo ja jestem tutaj na tym trybie. Nie, to zerkaj, bardzo dobrze. Okej, to przejdźmy do kolejnych pytań, może właśnie o tym, jak pisać o zainteresowaniach. Tutaj Ania, jakbyś mogła coś więcej powiedzieć. Głos ucznia, proszę pani, czy mogę wpisać granie w gry? Tak, można pisać. Też miał studenta, który wpisywał granie w gry. Okazało się, że nawet świetnie sobie z tym radzi i nawet jest tam jakimś uczestnikiem dobrej grupy, która streamuje to, w jaki sposób grają i ma jakieś sukcesy, więc pewnie, że wpisujemy, pewnie czegoś to uczy, tylko rozszerzmy to znowu, nie piszmy tego sport, muzyki, muzyka, książki w taki ogólny sposób, tylko jeżeli uczeń się czymś konkretnym interesuje, to porozmawiajmy z nim, a jak grasz, to co, czego się uczysz, a może komunikujesz się z innymi graczami w języku angielskim, wyciągnijcie trochę więcej informacji i dużo to o nim powie. Mm-hmm. Tak, zdecydowanie. Okej. Języki obce, czy osobna rubryka, czy w którym miejscu mają być te języki? Ja to wpisuję zawsze w umiejętnościach albo w kompetencjach, w zależności od tego, jak nazywam swoje tam rubryki w CV. Jeżeli znam tych języków więcej, może trzy, to tak, można zrobić odrębną sekcję i wtedy wpisujemy, jakie konkretnie języki, na jakim poziomie jest tego 3, jak to wygląda. Dobra, czy musimy się zmieścić na jednej stronie? To już trochę powiedziałaś, że nie, że często CV, które pomagasz tworzyć, mają dwie strony. Tak. Także bo odpowiedź jest nie. Znaczy, jeżeli się da, jeżeli jesteśmy w stanie tę esencję dać na jednej stronie, no to fajnie, ale myślę, że dwie strony ok. Zdarzyło mi się widzieć 18-stronicowe CV, to już nie, bo no chyba, że... A czy są oczywiście pewne przypadki, gdzie może to być uzasadnione, no może nie aż tak długie, ale powiedzmy dłuższe, na przykład u naukowców, to wszystko też trzeba dostosować do branży, no ale też pamiętajmy, że po drugiej stronie jest człowiek, który musi to po prostu przerobić. Okej. Tutaj jest takie bardzo ogólne pytanie, na które już częściowo odpowiadałyśmy w prezentacji, ale myślę, że można jeszcze raz podkreślić, co uczniowie powinni wpisać w sekcji doświadczenie, jeśli nie mają jeszcze doświadczeń zawodowych. To Aniu, co byś podpowiedziała?
wszelkie ich aktywności, to co robili w szkole, to co, czym zajmowali się poza szkołą, ich aktywność w kołach naukowych, w kołach szkolnych, jakichś spółdzielniach uczniowskich, jakieś ich zainteresowania, może grają w jakichś klubach sportowych, wolontariat już mówiłam, wszędzie tam, gdzie pojawia się zaangażowanie. Może ktoś pilnował dzieci sąsiadów, ktoś wyprowadzał psy, ktoś, nie wiem, działał przy jakichś takich akcjach typu, nie wiem, WOŚP albo Szlachetna Paczka. Wyłuskajmy to, co oni robią poza lekcjami. Jeżeli były takie się... Nie wiem, czy mnie słychać. Były to dorywcze prace, to jak najbardziej o tym piszemy. Tak samo, jeżeli pomagali rodzicom w firmie, to też bym napisała. Jeżeli pomagali przy jakichś aktywnościach innych, też bym napisała. Z tego sklecamy ich doświadczenie. Mhm. A młodzież, która nie była specjalnie aktywna podczas nauki w szkole? Mhm. Musimy wyjść poza mury szkoły i zapytać się, czym się zajmowali poza szkołą i po prostu popytać o ich zainteresowania, o tym, co robili po lekcjach. Po prostu, a jeżeli kompletnie nic, no to nie będziemy kombinować i nie będziemy wymyślać, po prostu będziemy pisać o ich wykształceniu i skupimy się na kompetencjach i wtedy wracam do tego opisu, czyli nie ogólnik, ale konkret, sytuacja z życia, że oni posiadają jakąś umiejętność. A dodatkowo dobry moment, żeby zachęcić do tej aktywności, no bo okej, teraz piszą pierwsze CV, ale może za pół roku będą już mogli więcej wpisać, bo przez te pół roku jakieś tam doświadczenie zdobędą. Tutaj pani Anna podpowiada wolontariat, wygrany konkurs olimpiady, czyli na przykład wolontariat to jest coś, co można zrobić dosyć, że tak powiem, szybko i jednocześnie komuś pomóc, jednocześnie nabyć jakieś dobre kompetencje. No dobrze. To przejdźmy do kolejnego pytania. To jest ciekawe pytanie. Czy kolejność umieszczania informacji w CV jest ustalona czy dowolna? W prezentowanym przykładzie zaczyna się od doświadczenia zawodowego, a potem od wykształcenia. To tutaj ja mogę zacząć, że może nie jest do końca dowolna, ale też nie jest w pełni ustalona. To znaczy na pewno są takie sekcje, które pojawiają się najczęściej. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby te najważniejsze informacje były w najbardziej prominentnych miejscach. To znaczy, żeby na przykład nie zaczynać od zainteresowań, bo no oczywiście można tak zrobić, ale to jest trochę bez sensu. To jest najmniej ważna informacja, czyli trochę to wszystko zhierarchizować wedle tego, co jest ważne. Jeżeli może dopiero ukończyliśmy studia, no to może ta edukacja na górze, a nie mamy się nie mamy się czym pochwalić jeszcze zawodowo i na przykład jest to aplikacja na stanowisko, gdzie bardzo ważne jest to wykształcenie i jest to po prostu jakiś taki must have. Natomiast jeżeli już mamy dłuższe doświadczenie, no to pewnie warto zacząć od, no właśnie od doświadczenia zawodowego, od tych kompetencji, od tych konkretów. Także nie ma tutaj chyba jednej odpowiedzi. My zrobiliśmy już ustaloną kolejność, bo no jak widzieliście, ten pomysł na lekcję jest dosyć bogaty, więc już nie chcieliśmy, żeby uczniowie musieli podejmować decyzję o kolejności elementów w CV. No oczywiście, wiecie, o CV można zrobić 10 lekcji i jednym z elementów może być właśnie ta kolejność, ale tutaj taką podjęliśmy decyzję, ale to nie jest jedna słuszna decyzja. Co byś, Aniu, uzupełniła? Nic nie trzeba uzupełniać, po prostu zgadzam się. Okej, super. Mówiłaś, Ania, o tym, żeby nie dawać dawno ukończonych szkoleń kursów i tutaj takie pytanie od Beaty doprecyzowujące, czyli ile lat temu, do 2 lat mniej więcej? Raczej nie skupiałabym się na latach, tylko na tym, co z tego szkolenia kursu zostało. Jeżeli są to uprawnienia, które cały czas obowiązują, piszemy. Jeżeli jest to kurs, nie wiem, pierwszej pomocy, a ja nie potrafię tej pierwszej pomocy udzielić, to absolutnie nie piszemy. Jeżeli są to takie, nie wiem, no dobra, no te parę lat temu, 4 lata temu ukończone kursy szkolenia, nie wiem, czy wiedza z nich pozostała. Zastanówcie się raczej nad tym, czy to... co wam pozostało z tego szkolenia bądź kursu i wtedy zdecydujcie, czy jest to ważne, żeby wpisać w CV. Mhm. Chociaż znam takie podejście, że jak to było jakieś 3 lata temu, to już jest nieważne, ale tutaj bym się nie spierała o te lata konkretne. Ja się zgadzam. Takie ciekawe pytanie, czy doświadczenia zawodowe można prezentować w formie tabelarycznej? Znaczy ja myślę, że można w każdej formie prezentować, póki to jest jakby czytelne, dobrze spriorytetyzowane. Jest taki trend teraz visual CV, czyli takie CV, które
może nie są ścianą tekstu, tylko są po prostu gdzieś tam, możemy na jakichś grafach przedstawiać nasze doświadczenie. Czyli od razu jak otwieramy takie CV, to widzimy, o, to jest coś innego. Czyli na przykład tam taka tabelka, no jak najbardziej, czy jakiś wykres. Także no, ja myślę, że można w każdej formie, byle było zgodnie z prawdą, estetycznie i dobrze podane. Ja teraz też dodam, bo opowiadałam Wam o tym oprogramowaniu ATS i to jest taka, może być problem przy analizowaniu przez komputer, przez oprogramowanie CV w formie graficznej, bo one często nie odczytują grafiki i obrazu, więc jeżeli już chcemy zastosować taką formę, to ja bym unikała na przykład gwiazdek, kropek, grafik, które mają przedstawiać nasze umiejętności i ich poziom. Jeżeli to napiszemy tekstowo, to będzie ok, program to sczyta. Natomiast jeżeli to nie, będzie tylko obraz gdzieś tam z jakimiś słowami, to nie przejdzie to przez ATS, on tego nie zobaczy. Dlatego tekstowe, jeżeli to jest nawet PDF, to zadbajmy o to, że zastanówmy się, czy i sprawdźmy, czy da się podkreślić, da się skopiować tekst z PDF-u. Wtedy wiemy, że program to przeczyta. Te słowa kluczowe z ATS-u programowania. Te visual są super, można to jakby dorzucić jako drugą wersję. Czasami w tabelarycznej jak najbardziej można, ale to jest taki no, może być błąd przy odczytywaniu tych słów kluczowych przez oprogramowanie, jeżeli to jest grafika. Okej, okay, dobra. No już powoli zbliżamy się do końca pytań, także jeżeli jeszcze coś macie, to teraz jest dobry moment. Ja wyświetlę pytanie takie trochę wybiegające poza CV, ale myślę, że warto odpowiedzieć. Kiedy i w jakiej formie można poprosić rekrutera o informację zwrotną? Dlaczego odrzucono nas w rekrutacji? No rozumiem, że właśnie wysyłamy CV, wysyłamy aplikację, ale nie wiem, albo nie otrzymujemy w ogóle żadnej informacji, albo właśnie zostajemy odrzuceni. Aniu, jakie jest Twoje zdanie? Możemy poprosić, zawsze możemy. Jeżeli wiemy, kto był rekruterem, mamy z tą osobą kontakt, możemy zaprosić do kontaktu na LinkedIn i tam porozmawiać, zapytać, poprosić. Możemy wysłać e-mail z grzeczną, formalną informacją, z wiadomością, z prośbą o to, żeby udzielić nam informacji zwrotnej, bo będzie nam bardzo przydatna przy pisaniu kolejnych dokumentów, aplikowaniu na inne oferty pracy, ale pamiętajmy, nie z wyrzutem, tylko właśnie z prośbą o tą informację zwrotną, którą chcemy wykorzystać. Mailowo, na LinkedInie, jasne, jak najbardziej. Raczej nie zasypywałabym telefonami rekruterów, no bo ciężko się odnaleźć, tak, w wirze tych naszych zadań, obowiązków i jeszcze przypominać sobie sytuację i daną osobę z rekrutacji. Także jak najbardziej można, forma pisania. Dobra, tu jest, bo jeszcze prośba o podanie klauzuli RODO w języku angielskim, ale no myślę, że Google to chyba lepiej poda bardziej aktualną wersję niż my, oczywiście jeśli wejdziemy na wiarygodną stronę, także tutaj jednak odsyłam. Tak samo do polskiej klauzuli, ona za rok może się trochę zmienić, i więc nie chcemy tutaj podawać, że tak powiem, konkretnego wzoru. No dobra, to jeśli chodzi o te pytania oznaczone, to tyle. Patrzę, czy jeszcze na czacie coś się pojawiło. Pojawiły się też pomysły, co wrzucić w doświadczenie zawodowe osób młodych, jak najbardziej, wszelkie praktyki, staże studenckie, pewnie super, jak oczywiście, organizacja imprez szkolnych, samorząd szkolny i tak dalej, wszystko. Ania, a co z tą datą urodzin? To może jeszcze o tym powiedzmy. Podawanie daty urodzin w CV. Okej, nie podajemy, no najczęściej nie podajemy. Jeżeli jest taka jakaś sytuacja, że pracodawca może te osoby nieletnie zatrudnić i potrzebuje tej informacji, no to dobra, podajmy ten rok, ale raczej nie, raczej się nie podaje. Możemy w treści e-maila maila napisać, że jesteśmy osobami pełnoletnimi albo jesteśmy niepełnoletni, ale jakby aplikujemy tą ofertę z jakiegoś tam powodu, no to napiszmy to, ale myślę, że w CV nie, data urodzenia. Ale o to faktycznie uczniowie pytali podczas testowania tego scenariusza, no dobra, ale właśnie my na przykład mamy 17 lat, to jeżeli będziemy aplikować jakąś pracę wakacyjną, no to są po prostu też inne warunki zatrudnienia osób niepełnoletnich. W pomyśle na lekcję będziecie też mieli odesłanie do kilku artykułów na temat w ogóle pracy osób nieletnich, jakie tam są różnice, więc no wtedy to na pewno warto to zaznaczyć, ale już u osób pełnoletnich, no to nie jest coś, co powinno decydować o Waszym przyjęciu do pracy, czy nie. Także dobrze. No dobra, słuchajcie, to
To myślę, że już w takim razie przejdziemy sobie dalej. Zostańcie jeszcze chwilę z nami. Pojawiły się jeszcze tutaj dwa pytania. A, jeszcze jest pytanie, dobra. Tak. Ewa tutaj pisze, tak? O, już. Teraz może uda mi się wyświetlić. Tak, że czeka na informację zwrotną już od 3 tygodni, nie ma informacji, czy powinna, może po prostu, że nie dzwonić, ale rzeczywiście odezwać się do rekrutera. Napisać. Napisać, tak. Pytać się, co, czy już jest rekrutacja zakończona, być może jest po prostu przedłużona i nie ma informacji, a może w toku pracy rekruter nie odpisał. Mhm. Więc tak, najbardziej można zadzwonić. Tak, napisać. Tak samo. Tutaj to kolejne pytanie, co decydujące, mail czy CV? No, to są różne strony tej samej układanki. No, po drugiej stronie jest człowiek, także zawsze trafimy na coś subiektywnego, na kogoś subiektywnego, no chyba że też na system, ale tak jak Ania powiedziała, to jest raczej pomoc. Wszystko może zdecydować o odrzuceniu w rekrutacji, dlatego do każdego detalu warto się przyłożyć, tak żeby był po prostu profesjonalny. Tak, jeżeli mamy zajmować się w pracy profesjonalnym podejściem i obsługą klienta, no to wysłanie maila bez treści samym załącznikiem, to bym się zastanowiła, a jeżeli nie, no to myślę, że nie będzie odrzucony, ale... No, tak, na wszystko trzeba zwrócić uwagę. No dobra, wróćmy jeszcze na chwilę do prezentacji. Chciałyśmy Wam jeszcze powiedzieć o kilku takich dodatkowych inspiracjach, już niezwiązanych z CV, ale jak wiecie, i w mapie karier, i Ania w Nomio robimy też inne rzeczy. Jako że jest wrzesień, to po pierwsze chciałam Wam przypomnieć, że mamy webinar o wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego, także jeżeli jeszcze Was to do 30 września czeka, to można sobie to odświeżyć. I ten webinar prowadziła dla nas profesor Małgorzata Rosalska. Jest pełen też bardzo ciekawych wskazówek i jest dostępny na naszym kanale YouTube i też pod tym linkiem. Od sierpnia możecie wziąć udział w kursie, międzynarodowym kursie dla doradców zawodowych, który Ula i Marta z naszego zespołu tworzyły przez ponad rok z partnerami z kilku krajów. No, ten kurs ukończyło już wielu doradców, wiele doradczyń, być może też niektórzy z Was, także podzielcie się opiniami albo zapraszamy Was do rejestracji i do kolejnych modułów. I jeszcze jedna inspiracja od nas, taki list do rodziców. Jeżeli właśnie jesteście w szkole doradcami zawodowymi i chcecie jakoś tak zachęcić rodziców do współpracy i pokazać im, że ten przedmiot jest wartościowy i że warto też zachęcać dzieci do uczestnictwa, to mamy taki wzór listu do rodziców, który znajdziecie na naszym blogu. On jest co prawda do szkół podstawowych, ale to jest tylko taki szablon, z którego możecie skorzystać. No, uważamy, że po prostu warto rodziców też przekonać, to jest nowy przedmiot i nie każdy rozumie, dlaczego on jest i po co ci uczniowie mają przychodzić na 7 rano albo zostawać do 15-16 w szkole. Także warto po prostu powiedzieć, jakie są cele doradztwa zawodowego. No, myślę, że w tym gronie nie mamy co do tego wątpliwości, że jest to ważny przedmiot. I taka w sumie chyba największa nowość dzisiaj, można powiedzieć premiera, bo jeszcze tego nigdzie nie ogłaszaliśmy. Mamy Instagram, założyliśmy Instagrama skierowanego do młodych ludzi. Na naszym fanpage'u komunikujemy się właśnie głównie z Wami, z nauczycielami, z doradcami zawodowymi. Natomiast Instagram kierujemy przede wszystkim właśnie do młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Ruszyliśmy we wrześniu i zaczynamy tam być aktywni. No i właśnie tak jak mówię, tutaj premierowo dzielimy się tą informacją. Będzie tam się pojawiać wiele treści, no w ogóle będziemy dużo więcej robić bezpośrednio dla młodzieży, chociaż oczywiście cały czas również też dla nauczycieli, ale możecie podać ten link gdzieś wpleść, on się też się pojawi później na naszej stronie, także zapraszam na nasz Instagram bardzo, bardzo serdecznie. No i zapraszamy też do Ani. Aniu, to ty opowiedz, co na swoim blogu udostępniasz. Tak, prowadzę bloga Nomio.eu, zachęcam do korzystania, ponieważ zamieszczam tam nie tylko artykuły dla trzech grup, czyli dla młodych doradców zawodowych, dla osób w ogóle pracujących i
poszukujących informacji o rozwoju zawodowych, ale też dla mam, które wchodzą na rynek pracy. I jest coś, co myślę, że Wam się przyda, to są materiały do pobrania, umieszczam tam takie ćwiczenia darmowe, pobierajcie je ile chcecie. Nie jest tego zatrważająca ilość, ale jest. Wrzucam też informacje o grach szkoleniowych, które stworzyłam, no i tyle. Tak, także korzystajcie z naszych zasobów. Mamy ogromną nadzieję, że ten dzisiejszy webinar był dla Was przydatny i że skorzystacie z materiałów, które już od jutra rana będą na naszej stronie dostępne. Mamy nadzieję, że ten pomysł na lekcję Wam się podobał, że wykorzystacie elementy i że podzielicie się swoim feedbackiem. Naprawdę, to jest dla nas super ważne. Możecie do nas pisać na kontakt@mapakarier.org, możecie wypełnić anonimowo ten formularz feedbacku do pomysłu na lekcję. Po prostu korzystajcie, dostosowujcie i bardzo Wam dziękujemy. Trochę przedłużyłyśmy, ale to było wiadomo, że tak to się musiało skończyć. I zachęcamy Was do dalszego zgłębiania tematu CV. Tutaj na slajdzie znajdziecie informacje kontaktowe do nas. Także ja bardzo dziękuję. Jak zamkniemy ten webinar, to pojawi Wam się prośba o ocenę. Także tam też jakbyście mogli poświęcić te kilka sekund na kliknięcie i danie nam opinii, informacji zwrotnej, to będzie super. Aniu. Jasne, dziękuję, bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszam do kontaktu. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście o coś się dowiedzieć, to piszcie, mail podany, ja jestem otwarta. Jasne. Widziałam jeszcze takie propozycje, myślę, dla nas, żeby były kolejne webinary o rozmowie kwalifikacyjnej, czy liście motywacyjnym. No, będziemy o tym myśleć krok po kroczku, sobie te wszystkie tematy opracowujemy, ale też no, my też stawiamy na jakość, a nie ilość, więc nie chcemy wam dać po prostu tam jakiegokolwiek materiału o CV, jakiegokolwiek o rozmowie kwalifikacyjnej, to wolimy tak porządnie, że tak powiem. Tak, i na nasze LinkedIny również zapraszamy do kontaktu. No dobrze, to wszystkie materiały będą u Was również na mailu w ciągu kilku dni i na mapie karier. Także zamykamy. Dziękuję. I życzymy dobrego wieczoru i owocnych lekcji o CV.